Dobry wieczór, witam serdecznie, siemaneczko. Cześć Gru, witam również. Siemanko, siemanko, jak tam wtoreczek? Ojejku, jaki wtoreczek, jaki czwarteczek, jak wam mija? A, już piątek za chwilę. Cześć Bundziak, witam serdecznie, siemaneczko. Siemanko, siemanko, zapraszam na Darksidersy. Później pewnie jeszcze Alexa. Dzisiaj mam jeszcze ochotę na Alexa, jutro nie muszę wcześniej wstawać, więc dzisiaj pewnie sobie posiedzę dłużej. Trochę przy gierkowaniu, więc teraz Darksidersiki, później będzie Aleksik, do godzin pewnie późnych. Prawdopodobnie. A tymczasem kontynuacja przygód Furii. Tak sobie sprawdzałem mniej więcej, w którym punkcie jesteśmy fabularnie i rozgrywkowo. I to jest połowa gry. To jest tak, no jesteśmy w połowie gry teraz, więc nie uda się jej skończyć w tym tygodniu. Raczej. Musiałbym jakoś przyraszować mocno, ale nie chcę go robić. Ja chcę sobie powolutku, spokojnie w swoim tempie grać. Więc w tym tygodniu się jej nie uda skończyć. Ale sobie przeciągniemy pewnie. Mam jeszcze parę dni potem, bo polecimy już do końca prawdopodobnie z Darksidersami. Ja sobie jeszcze kwalifikacje do Ligi Esportowej. Jeżdżę kwalifikacje do Ligi Esportowej. To szerokiej szerokości i dobrych wyników w takim razie. A ja z wielką chęcią pokontynuuję sobie ta Darksiders. Jest git póki co. Powinienem się dostać. A to ile miejsc? Jakie są w ogóle zasady czegoś takiego? Ileś tam miejsc pierwszych awansuje dalej? Jak to w ogóle wygląda? Ile z uczestników? Który jesteś? Jak się startuje? Nie gadaj, że tyle. Co się łudzie? Musisz zdecydowanie później zaczynać te streamki. Zdecydowanie później. To zapraszam na Alexa później. Sobie ten. Po no life'ie troszeczkę dzisiaj nocnie. Więc w Aleksika pewnie też parę godzin później się zejdzie. A to taki wczesnowieczorny streamek na rozgrzewkę z Darksidersów, dokładnie. Więc Aleksik będzie na danie główne, a właściwie to na deser w sumie. To jest takie danie główne, Aleksik na deser. Się może okazać, że ten deser będzie dłuższy niż to danie główne. Większy. Aha, czekaj, mnie tu nie było chyba jeszcze. No, tu nie wchodzimy, nie mogę tutaj chodzić. Jest 5 splitów po 20 osób. Kto ma najlepszy czas, dostaje się do splitu 1. Kto ma gorszy, dostaje się do gorszych splitów. Okej. Powiedzmy, że mniej więcej coś tam zrozumiałem. O, nie ma tu nigdzie robaczka, żeby to otworzyć. Tam nie będziemy szli. No to nic, trzeba iść tutaj na górę. A właściwie to czekaj, tędy jest przecież przejście, to po co ja tutaj ciebie mam? No niestety, trzeba z tym zawalczyć, no trzeba z tym zawalczyć. O! Parę godzin temu tam się było. Szło się po tej całej fabryce, a teraz z drugiej strony to jesteśmy. Dobra, no musimy z tym zawalczyć, niestety, niestety. Ten się przypałętał. O, nie dobrze. Ja celuję w splity 1 albo 2. To ile jest w ogóle wszystkich splitów? Czekaj.
A jest 5, przepraszam. 5, mówiłeś. Faktycznie pisane było, mówione. A, dobra. Oj. Tego teraz nie przekabacę. To znaczy, że gdzieś tu musi być jakiś ten robak, ale nie widzę za bardzo w tym miejscu. Jeszcze trochę się z tej lokacji wydostaniemy. Ona taka bywa monotonna momentami. Takie magazyny jakieś takie generyczne dosyć te lokacje. Później będzie kilka fajniejszych jeszcze. Ta, jak ona się nazywa? Blizna szczególnie, tak? Pod koniec. Ta pustynna lokacja. Tam jest parę irytujących momentów. A teraz to boczkiem chyba jakoś. Czekaj, tam jeszcze sprawdzimy. Wow, nie mam leczących przedmiotów żadnych. Jeden tylko te dwa, te odłamki uzdrowienia i to wszystko. Tutaj nic. Po co ciebie tutaj mam? Gdzieś trzeba będzie podskoczyć. Żeby tego trzeba przetransportować gdzieś tutaj. A już wiem. Idziemy górą. Dobra, autostrada. To już jest ten moment. Wow, to my już bierzemy na statek powoli. Czyli tu już będzie bosiarski moment. Że zanim na statek, to tam jeszcze będzie jedno starcie większe. Świetnie. O, świetnie. To jeszcze przyszedł ten większy. Kurde, a nie mam za bardzo leczących przedmiotów. Chodź tu. Tego to się chyba nie da wstrącić, ale tam jest ty. Dobra, już nic. Chyba pamiętam, jak grałem na PS4 w to, bo w sumie też na PS4 w to grałem, to za strącenie tych wszystkich wiszących typów, takich zaznaczonych ze strącenia, oni są tak lekko na fioletowo, znaczy no w tych szatach fioletowych, to było chyba osiągnięcie nawet. Jakieś trofeum się zdobywało, jak ktoś zbiera. To można było coś takiego zdobyć, chyba coś takiego było. Ty? Dobra, wszystko mi zblokował. Tak się zaangażowałam w tę akcję, a on mnie wszystko poblokował. Czy ja dobrze idę? Nie wiem. A widzisz, chyba jednego. Tam nie strąciło się, no teraz już tego nie zrobimy. Nie chcę mi się tam wracać już po tego jednego. A czyż w sumie mogę? Bo tutaj jest. A, to jest to miejsce. Dobra. To się parę godzin temu przychodziło tu. Te kontenerki. To teraz tu nie ma potrzeby. To idziemy na górę w takim razie. Autostradą. Autostradą w stronę statku. Czy to będzie już statek? Czy jeszcze nie? No, jeszcze chyba nie. No, pamiętam, że to było takie jeszcze starcie jedno wielkie.
No i tradycyjnie trzeba przepchnąć tego typu. Oj, biedne te grzybki, niczemu niewinne. Takie łagodne, najłagodniejsze są tutaj. Ja muszę go tak zbiczować teraz. No musisz iść tam, ale inaczej, nie, inaczej ci nie przetłumaczę. No musisz tam w ten sposób dojść. Co? Te latające ustrojstwa. Tak jest, autostrada. I na statek. A, jeszcze zanim na statek, dobra, to pamiętam. Jeszcze będzie, oj, tam jeszcze kawałek eksploracji tam będzie. Tylko tak, tu się trafił ten większy. Weź tu. Nie no, fajnie, po tym ulepszeniu biczyka całkiem z nimi idzie szybko i przyjemnie. Sprawnie się ciachają. Właściwie to ja ich ciacham sprawnie. O właśnie! Jeszcze z tym ustrojstwem przecież się będziemy musieli zmierzyć. Zwłaszcza widząc, jak się zachowujesz. Na to wygląda. Mansk. To jest to całe, ta lwiątko. Chodź tutaj. Ty jesteś uciążliwym przeciwnikiem. Właśnie. Nie, no elegancko. Czekaj, jak to wygląda? Jak to wyglądają w ogóle statystycznie teraz? 13 plus te wszystkie bonusy, które dostaję do obrażeń i obrażenia magiczne większe. Same wielkie kłębki marlecą. Bardzo dobrze. Tam jest coś do strącenia, czy to już było strącane? Nie, to było strącane, to już na dole. To mnie teraz nie interesuje. Jedziemy cały czas tą autostradą. Trochę przypomina mi to Fallouta trzeciego. Ta autostrada, tam też taka autostrada była na górze. Ja zawsze byłem ciekaw, co tam się znajduje. Ona nam się przez pół mapy ciągnęła. Do tego Waszyngtonu. Mega klimatyczne. To był fragment. O, elegancko. Fallout 3. To tak średnio to wygląda tutaj. Nie no, wiadomo, tylko takie skojarzenie mi teraz padło. Że Falloutik trzeci mi się skojarzył akurat z tą autostradą. Wielką taką, ruinami autostrady właściwie. No dobra, damy ci te duszki chyba, nie? Może ci służyć, skromny kupie. Damy ci te duszki chyba, co ci się wydaje. Dla nas obojga. Jak sobie życzysz? Nic więcej, nic więcej. Nigdy więcej! Nigdy! Pomocy! Proszę! Muszę? No jest, mam jedno leczące, chociaż ten, uzdrowiejka. Tirioki. No nie, a ten znów gra. No niestety, muszę cię rozczarować, Tirioki, ale znów grał, no. Ale powiem więcej. Powiem więcej, żeby jeszcze bardziej się rozczarować. Jutro też będę znów grał. No przykro mi bardzo, że streamer cię rozczarował tak tragicznie.
No nic, tylko unfollowować po prostu, bo co za typ, co za człowiek. Będzie tylko grał w gry na Twitchu, odpalając się. Kto by to pomyślał? Jak to tak można? Witam serdecznie. Witam serdecznie. To Nara. No to no niestety. I stracony widz. I widz poszedł. I już nie wróci. Wpadł na Twitcha do streamera. Spodziewał się jakiegoś kontentu wartościowego, a on tylko będzie grał. I kontentu wartościowego zero. Niestety. No muszę rozczarować. O, już zobaczył. O, jak go ładnie ściągnęliśmy w powietrzu. Chodź tu, chodź. Cwaniak lata. Panie Jerzy od kamery, no. Co tu pan Jurek robi, to tylko pan Jurek teraz wiedział. Sam najlepiej. Co on z tą kamerą wyprawiał tutaj? Ciasny korytarzyk. Ach, to wszystkie ciasne korytarze w grach. Wiecznie nieogarnięta kamera w nich będzie zawsze. Nic tu więcej nie będzie? No nie będzie nic. Ej no, mój follow to prawie 1% ogółu. To dużo, oczywiście, że 1% to jest dużo, tak jak z podatkiem, nie? Jak się przeznacza, 1% to jest bardzo dużo. Zresztą każdy indywidualnie, tutaj nie ma lepszych, gorszych. Każdy jeden indywidualny zawsze followek. Nie żaden ogół, tylko indywidualnie traktujemy ludzi. Każdy najważniejszy, każdy ważny, zawsze. Oczywiście nie powiedział nigdy żaden duży streamer, ale ja mówię, że tak. O, ciekawe. Nie, tam już chyba się nie da. Nie, jestem ważny. No pewnie, no słuchajcie, każdy na tych czarcikach jest ważny, zawsze. Dlatego polecam, jak ktoś wchodzi, przywitać się. Dzień dobry, dobry wieczór, chociaż powiedzieć. Streamer zazwyczaj odpowie, jak nie przegapi komentarza, a jest co najmniej 60% szans na to, że nie przegapi. Muszę jeden film zobaczyć. Wracam za 10 minut. Jaki film? To za film ciekawy. Ej, jak mam suba, to jestem ważny razy dwa. Jak masz suba, to masz bonusy, nie? Każdy jest tak samo ważny, bo czas poświęca czasem wchodząc tutaj. Więc już samego tego faktu, a suby dają po prostu dodatkowe bonusiki do tego wszystkiego, całej tej zabawy. A taki z YouTube od znajomego. Z nawożenia pola. Uuu, to poważne sprawy. Na działeczkę coś? Jakieś poradniki? To wychodzę, bundziak. A idź, to wychodzę. Anuluję suba. I nie wracam. Rzepaku i pszenicy. A to ty się, Tyriok, interesujesz takimi rzeczami? Tak serio, serio pytam. Masz jakieś tam działeczkę? Coś tam uprawiasz? Jakiego swojego? Nie. Na dodatek twój krzyk z pewnością działa jak kołysanka. To był sarkazm. Zastanawiam się, który z was jest gorszy. O, Wulgrim. Na, zbieram nowe kontakty. Jakby wojna przyszła, to przynajmniej rzepak od niego skołuje. No, zawsze jest jakiś plus. Trzeba zawsze szukać optymistycznie gdzieś tam plusów. Ma też szklarnię. To może pomidorek wpadnie. O, kiedyś rodzice mieli szklarnię. Pomidorki się zajadało, takie, o, prawdziwe, swoje, własne, no. To było dobre. Pomidorki były, ogórki były i tam jeszcze parę różnych rzeczy. To będzie dobra zabawa dla nas obojga. Jak sobie życzysz? To co, czekaj, to zanim tam, to ja bym proponował... Zobaczmy, czy ja tam nie przegapiłem niczego. Tutaj. Aha, no właśnie, o tym mówię. Coś tu było. Odłamek uzdrowienia tutaj był. Dosyć ważny. Jak ja w ogóle stoję z tymi, czekajcie, kampkami wszystkimi, bo gdzie to było? O! Dużo tego.
To trzeba wykorzystać. To idziemy do tego, Wulgrima. Jak właśnie. Wydałem ostatnie 90 zł na narty w tym sezonie. O, to smuteczek, to następne za wiele, wiele miesięcy dopiero, tak? A jest jakaś możliwość, gdzieś jak ktoś jest narciarzem takim zapalonym jeżdżenia poza sezonem? Jakieś sztuczne tego typu rzeczy? Nie wiem, pytam, nie znam się totalnie na tym. Nie moje kręgi zainteresowania. Ale właśnie pytam, co robią tacy narciarze? No jeżdżą pewnie gdzieś indziej, gdzie jest zima, nie? Korzystają, podejrzewam. Gdzieś po prostu wyjeżdżają tam, gdzie można. Czy jak to wygląda? W Polsce nie ma możliwości, tak? W Alpach dopiero. O, to tak myślałem, że... W grę wchodzą wyjazdy jakieś dalsze, jak to się z zapaleńcem. O, wow. $32,000 duszek, no za to będą już poziomiki. Zdecydowanie. To teraz pytanko, czy ja będę czegoś potrzebował do ulepszajek? Sprawdźmy najpierw jedną rzecz. Czym może ci służyć? Żmijowe jamy i twórcy, tak. Sztuczny śnieg możesz produkować, jak jest temperatura minusowa. Nie musi być temperatura minusowa. A teraz pytanie, czy ta gra się wczytuje, czy mi się zwiesiła? Do plus 3 albo plus 5. Nie, czytuje się. To jest... Ale że zrobili to, tak, podbudzając emocje u gracza, twórcy. Czarne ekrany takie wyglądające jak zawiśnięcie gry, a tak naprawdę gra się wczytuje. Nieustanne emocje. Cześć jajeczko, witam serdecznie. Aloha, aloha, siemaneczko. Pokaż mnie, dobry człowieku, wielki ty kowalu. Furio, dobrze cię widzieć. O, mam nadzieję, zadanie. Że wiesz, jaką przysługę wyświadczasz ludziom. Nie tylko ratujesz ich życie, ale także nadzieję. Takeshi wpada od razu z herbatką. Cześć Takeshi, witam serdecznie, siemaneczko. No to pijemy łyczka, a ja sobie pozwolę na dwa. Co będzie? A zrobię sobie dwa łyczki, bo mogę. Obowiązkowo herbatka na dzień dobry. A to by się zgadzało. Ja zawsze zaczynam dzień właśnie od zaparzenia herbaty. Co prawda nie w tym kuflu. Robię sobie taką małą, tradycyjną szklaneczkę. Ale tak, zawsze ciepła herbatka na początek. Przed śniadaniem jeszcze. Także zdrowie czacików, tradycyjnie. Wiadomo, że czym zimniej, tym lepiej. To nowoczesne... Mogą nawet przy plus 10, ale wtedy mniej śniegu zrobi, jak jest przy minus 10. I wtedy można śmigać. Ulepsz broń. O, kawałek adamantonie. To tutaj nie ulepszymy tego. Zbawienie to ja nie wiem, czy chcę to ulepszać. Poczekamy tu jeszcze na pozostałe brońki. Zobaczmy, co mogę dla ciebie zrobić. A tu jak stoimy? No, tu się nic nie posunęło w departamencie tym. Anielski artefakt mogę kupić. Ale i tak to mnie nie zmieni sytuacji, bo nie mam tej esencji całej, więc tutaj nie będzie ulepszenia. Dobra, to wydamy na te, na duszki. Jeszcze łyczek trzeci. Idziemy teraz do Wulgrima wydać duszyczki jednak. Pokaż mi, co ty tu miałeś w ogóle. Ty miałeś te. No, anielski masz za 2000 zł. 6 tych. Mógłbym w sumie kupić. Zobaczymy, jak to się będzie zbierało. Czy to zbierzemy? Chyba zbierzemy gdzieś tam niedługo. Adamantowe to na razie nie jest konieczne. Mały odłamek. Co ty tu jeszcze masz?
To nie będę tego brał. I zbrojkę tu pewnie masz, tej zbroi też tak średnio mi się chce ją kupować teraz, gdzie to było. Tutaj specjalne, rozproszony lewiatan. Ty, a może te? 5 mark, gdy niszczysz obiekty za pomocą tej broni. No to 5 mark, to nawet jakby to było 50, to średni taki bonus. Plus 18 odzyskiwania zdrowia na minutę. Nie minutę! Też tak średnio. Szansa na wytworzenie gniewu, gdy atakujesz to bronią, nagroda w postaci gniewu 10%. Szansa tylko, a nie że tyle gniewu. Nagroda w postaci gniewu od gniewnych mar, ojej. Automatycznie zwiększa ilość zdrowia regenerowanego przez odpoczynek na chwilę 75. To już nawet niezłe. Zdrowia burzy, no to tak, uzdrawiająca mara, to ewentualnie byłoby. Rdzenie odbłądzenia. Czekaj, czekaj. Pokaż mnie, co ja mam teraz pod pozorem? Te, tak? Nie, dobra. Na razie weźmiemy tradycyjne rzeczy, czyli duszki przekazujemy. To będzie dobra zabawa dla nas obojga. Na następny tydzień planujesz jakieś gierki z listy wykupionych? A dobre pytanie w sumie, Guru. Jeszcze się nie zastanawiałem. Może znów byśmy zrobili jakiś tydzień wykupowanych gierek? Zobaczymy. Ostatnio się sporo tam udało pograć. Jedna z nami zostanie. Właśnie do Walking Dead trzeba jeszcze wrócić, bo to jest tytuł, który będę w całości sobie chciał przejść, a teraz Darksidersy nam troszkę przecięły tę serię. Ale to akurat dobrze się stało, bo mi się dobrze w to gra. A jeszcze zobaczę, zobaczymy. Planowałem tydzień RPGowy. Na przyszły tydzień planowałem RPGowy tydzień, czyli dużo Divinity, dużo Disco Elysium i troszkę Skyrima doprawienie. Więc może jakieś zmiany ewentualnie poczynię, jakieś giereczki z listy faktycznie tych. Kiedy F1, no właśnie, kiedy F1, trzeba by te F1 w końcu przejechać i mieć spokój, tak? Żebyście zobaczyli, że takich gier to raczej tutaj na tym kanale nie warto oglądać i raczej się pojawiać nie będą, no ale ten jeden wyjątek zrobimy sobie. Z tym F1, jutro się sezon zaczyna w Realu. No to ja nie śledzę w ogóle. Bo to już przedstawienie podchodzi, zaraz zwroty pójdą. No niestety, no tyle zostało tego wykupione. Wszystko za tanio było, wszyscy rzucili się na giereczki. Lista się uzbierała, nie ma fizycznie możliwości, żeby poogrywać. Ale każda będzie na jednym streameczku ogarnięta. Co najmniej na jednym, chyba że jakaś zostanie na dłużej. Tak też może być. Także stąd trochę cierpliwości, bo to też jest tak, że gram głównie w to, co chcę zagrać też z tej listy. Także wszystko będzie ograne. Tutaj nic nie zginie z tej listy. Jeszcze jeden tydzień czeka na ogranie. W sumie gry, której jestem ciekaw, czyli Shadow of War. Dobra, pod stołem wszystko. My o niczym nie wiemy. Nic nie mam pod stołem, wszystko zlegalizowane, wszystko legalnie. To były legalne zakupy. No dobra, coraz wolniej te poziomy lecą niestety. Do zobaczenia wkrótce. Co my tu mamy? Tutaj do 14 na pewno dociągniemy. Pytanie, czy co? Tutaj już jest. A, myślałem, że jakiś kap już jest. Do 65. Tu jeszcze całkiem spory jest wzrost. Raz, dwa, to moglibyśmy zrobić w sumie tak.
Tu po 15, tutaj do tego 65. Nie, na te 42 magicznych jeszcze to. No i będzie chyba spoko. Getting over it to będzie coś pięknego. No, albo może wręcz przeciwnie, bo tytuł wygląda podejrzanie jak dla mnie. Wygląda trochę za podejrzanie na ten tytuł. Zamieszki na czacie będą. Zobaczysz, wspomnisz moje słowa. Jak będę w coś grał, czy jak w końcu nie będą się te gry pojawiać zamówione. Nie no, to możemy sobie zrobić jakiś streamek. Znaczy streamek. Może to też przyszły tydzień w takim razie zamiast RPGowego tygodnia. Moglibyśmy sobie zrobić ten tydzień znów z giereczkami. Z listy. Mogłoby tak być. Jak to podejrzane? No ten tytuł wygląda dziwnie. Ja nie wiem, czy będzie mi się w to dobrze grało. Zobaczymy. To jest tytuł z takiej kategorii mocno porąbanych gier. Ja nie wiem, czy ja nie jestem za stary do grania w takie rzeczy. Jeśli chodzi o te. Dobra, dobra. Zlekujemy prywatne zdjęcia za coli, uważaj. Na szczęście nie ma. Na szczęście nie ma czegoś takiego, bo za coli nie istnieją. Nie istnieją też zdjęcia. Nikt nie ma dostępu do takich materiałów. To, co tam się kiedyś na chwilę pojawiło, o czym krążą legendy, to tego już dawno nie ma w internecie. Za coli też nie ma, tylko legendy. Czym może ci służyć, skromny kupie? Nie musisz się śpieszyć. Gnijąca sadzawka. Folder za kola, grupa za kola, wszystko jest. Do wody. Na każdego będzie teczka, kurczę, wszędzie. No i dobra, to co, na górę? Na górę. O, już tam czeka na mnie, patrz. Nie zdążę nawet wyjść pewnie. O, patrz. Czy ja tam dotrę stąd? Dobra, to przede wszystkim najpierw... Czy tu będzie jakiś powrót? Jest powrót, dobra. Jest grzybek. To teoretycznie... Tak, powinno się udać. Odłamek spustoszenia. Nie używam w ogóle tych odłamków. Nazbierane już tego jest. Nafarmione i tego się w ogóle nie używa. Tylko te leczące właśnie uzdrowiajka. Uzdrowiajka jedna tylko. O, świetnie. Hitboxy pięknie. Strącę go. Jest. Jeszcze jest ratunek dla ciebie. Mówiłem ci, najlepszy na zakola. Alpasi niemiecki szampon. Muszę spróbować. Może pomaga też nie tylko na zakola. Bo oczywiście ja ich nie mam, więc mi nie będzie potrzebne, ale może pomaga. I jakoś współdziała na odżywczo na bujną czuprynę, którą ja oczywiście posiadam. Ta. Otwierasz teczkę, a tam Kaldern wyskakuje. Kaldern to teraz, kurczę, nie może na nic narzekać. Ma swój tydzień, ogrywamy teraz tydzień Kalderna z Darksidersami, więc
ukontentowany na pewno powinien być. Pod tym względem. I tak dosyć szybko się pojawiły te Darksidersy, bo miałem ochotę zagrać tę grę. Bardzo lubię tę część i udało się tym razem. Amortivar hakuje cały świat, kasuje wszystkie screeny, zdjęcia i zmienia na mordy Kalderna, które śpiewają Zenka. Nie wiem, Bundziak, nie, skąd ty bierzesz w ogóle takie wizje? Ja nie potrafię sobie tego nawet wyobrazić. Ciężko sobie to zwizualizować. Jaką wizję teraz wytworzył tutaj Bundziak? Chyba dobry dzień w szkole dzisiaj był. Jak takie wizje powstają na żywo. Jak żeś odebrałeś nowinę o nowym patchu do Eldena, zmieniającym balans gry, poprawiający błędy ze stabilnością, a kij tam poprawia, tak samo działa. Grałem dzisiaj w Eldena i gra tak samo działa. Nie poprawia stabilności wcale zauważalnie mocno. Oraz złym skalowaniem się niektórych broni. To ja nie wiem, czy to mnie dotyczy. Nie jestem aż tak zaawansowanym użytkownikiem tejże gry Takeshi, żeby zauważać jakieś tam niuanse. Ja mam swój mieczyk, plus 12 obecnie, który w miarę ciacha, dużo życia, nafarmione. Farmię sobie tę postać, jakoś tak na niuanse nie zwracam uwagi. Ja tam jestem prosty chłop w tej grze po prostu. Mam mieczyk do ciachania, tarczę do bronienia i tyle. Nawet tam żadnej magii nie używam, więc tam chyba z magią były jakieś problemy. Także nie zagłębiałem się za bardzo w te zmiany, a wydajnościowo gra nie zauważyłem żadnych zmian. Nadal jak skoki FPS-ów są, tak były. To po pierwsze, na szczęście modyfikacje i społeczność graczy czuwa nad wszystkim i poprawki te społecznościowe załatwiają więcej niż twórcy zrobili do tej pory, więc dobrze, dobrze i to. Więc ja te wszystkie stutery i problemy z spacingiem, z klatkami mam właśnie załatwione modami. Bo to zostało poprawione przez społeczność. Niestety starzyści z From Software tego nie potrafią zrobić. Może powinni się odezwać do społeczności, która to poprawiła w modach. Jak to zrobić w naszej grze, nie? To może by im coś podpowiedzieli moderzy. No, więc byłoby całkiem sympatycznie. Jakby ta gra była faktycznie w stanie technicznym dosyć godnym, bo na PC-cie tak średnio z tym. Ja to jestem tylko ciekaw jednego, słuchajcie. Bo ta gra ma średnią ocen, tam chyba 95 albo 4 na PC-tach. Na konsolach jest wyżej, bo tam działa lepiej. Ale na PC jest 95 średnia obecnie. Ja tylko się zastanawiam, w jaką wersję grali recenzenci. Może oni mieli jakąś lepszą wersję, bo ja nie wiem, co oni tam grali. Bo to jest niemożliwością, żeby grze z takim stanem technicznym, jeżeli chodzi o port, wystawiać maksymalne noty. No, to jest trochę nierzetelne, moim zdaniem. Może oni grali w wersję, która do graczy nie dotarła. Nie mam pojęcia, ale trochę śmiech. No, że do tej pory są takie problemy na PC. Najśmieszniejszy jest, słuchajcie, fakt, że na PC sprzedało się najwięcej egzemplarzy Elden Ringa. Ponad 40% to jest wersje PC-towe, a reszta do podziału przez to inne platformy. Także dla mnie to jest po pierwsze zaskoczenie, dosyć sporo, że gra Soulsowa od From najlepiej sprzedała się na PC-tach, to po pierwsze. A po drugie, jaka to jest ironia losu, że ta wersja PC-towa jest najgorszą ze wszystkich, technicznie. A najlepiej się sprzedała, no niesamowite. I na razie nie poprawili za dużo. Panie, co tam? Jechałem autostradą. I co? Verstappen, mistrz świata F1, mnie wyprzedził. Potem pojawił się Lewandowski. Lewandowski, to już tam. Który zrobił nowy kraj i spuścił to atomówkę na każde miasto. Co to jest za... Co to się dzieje? Co ja czytam w ogóle? Jesteśmy z Tytanu, wyścig na autostradzie, ja jechałem maluchem. Widzę, że jakieś kurczę, dzisiaj masz wenę jakoś twórczą, Bundziak, strasznie mocną. Ale i tak jest dobra, już nie przesadzajmy z tą wersją PC. Wiele innych cyberpunków wychodzi i było niegrywalne. No, z tym to się nie zgodzę. Ja przyszedłem, kurczę, na premierę cyberpunka i serio.
Nie mogłem narzekać na jakieś babole. A że nie ulegam owczemu pędowi z internetu i tym wszystkim kompilacjom ludzi, to nie. No ja nie mogę potwierdzić. Ja nie mogę. Ja miałem, było parę błędów. Jednej misji nie skończyłem pobocznej, bo był bug, który naprawili w patchu, ale chodzi o podejście też z From. Jest zupełnie inny od CDP-u. No CDP jakoś to łata cały czas, a ci się nie kwapią za bardzo, by to poprawić. Załatwiało to wszystko fajnie, niestety. No ale owszem, bywały gorsze gry. Bywały gorsze, ale... No trochę wstyd, no. Szczególnie biorąc pod uwagę, że technologicznie pomiędzy Cyberem a Elden Ringiem jest przepaść. To jest zupełnie innego typu technologia. No, Cyber wygląda na PC-cie i działa bardzo dobrze. Elden Ring, tak czysto technicznie, nie artystycznie, no to nie można... O Jezus, ma, nie ten atak. To nie można powiedzieć, że wygląda jakoś super dobrze technicznie, bo nie wygląda. To jest stary silnik. A ta gra na mocnym kompie ledwo 60 klatek potrafi trzymać, więc coś jest nie tak. Mam tylko nadzieję, że to będzie naprawione. Tylko pytanie, przez kogo najpierw? Przez fanów czy przez From? Podejrzewam, że przez mody właśnie będzie najpierw poprawiane, bo moderzy działają znacznie szybciej od From w tym aspekcie. Bo te mody cały czas wychodzą, co parę dni jakaś nowa wersja się pojawia tej modyfikacji usprawniającej grę. Więc no mam nadzieję, że będzie dobrze. Tak czy inaczej, ponad 50 godzin już jest. I ogólnie gra się spoko, tylko teraz trochę mniejsze te sesje robię, bo coraz bardziej mnie już nudzi to siekanie, więc muszę sobie inne giereczki odpalać w tym czasie. Ale coś tam się pogrywa. Nieustannie, tam 50 godzin z plusem już wpadło. Ja się nie zgodzę, grałem po 3 miesiącach od premiery w CP i mój Delamain, znaczy Hitman, się zapadł pod ziemię. No to niestety pech. To ja mam albo mam farta, za co jestem wdzięczny, albo mi się w cyberze takich problemów nie doświadczam. A mam ponad 170 godzin już w tej grze i 3 przejścia. Więc powiedzmy, że trochę widziałem w tym cyberpunku. Na pewno więcej niż wielu narzekaczy w internecie, jeżeli chodzi o stan techniczny. Ja 2 lata po... Mój sen czytasz, to był sen bundziaka. O kurde, niesamowicie. Kreatywny sen. Nie wiem, czy to koszmar, czy nie koszmar. Recenzenci w dużej mierze grają 2, góra 3 godzinki, zazwyczaj pierwszego lepszego bossa nie... Nie, no aż tak źle nie jest, Takeshi. Tam jednak część dosyć istotna z tych recenzentów tam, no, poprzechodziła tę grę, tym bardziej, że większość osób, które pisało te recenzje, to byli głównie fani Soulsów. Raczej nie pisał recenzji nikt, kto nie jest fanem gier od From, bo by pewnie nie był w stanie tego zrobić, bo by tej gry nie ograł w żaden sposób, albo by mu się nie chciało w to cisnąć, więc raczej to byli ludzie, którzy tę grę albo przechodzili, albo gdzieś daleko dochodzili, chociaż no, jestem zdania, że jednak grę warto przejść, jak jest singlowa, do recenzji, dlatego że w wielu aspektach gry często, na przykład w końcówkach, potrafią się zmieniać. I co później w recenzji napiszesz? Napiszesz jakąś bzdurę, bo nie przeszedłeś do końca, a się okazuje, że na przykład gra pod koniec robi coś innego, albo coś nowego, albo fabularnie jakoś tam się zmienia. Więc pewnie poprzechodzili, aż tak chyba źle nie jest, że nie przechodzili. Więc pewnie zbyt wiele nie widzieli. A brałeś pod uwagę, że mody mogą także swoje problemy powodować po nowym patchu. Patch wpływa na wiele rzeczy i część modów może się gryźć. Nie, ja tylko mówię, wiesz co? Mówię tak jak tylko o tych modach czysto optymalizacyjnych, jeżeli chodzi o wydajność gry. To jest ten główny, to jest Flawless Widescreen na przykład, który tam usprawnia klatki, usprawnia V-synka i tak dalej. To mówię tylko o tych modach, bo tylko tego używam. Ja żadnych innych modów nie używam do Elden Ringa, tylko tych poprawiających stan techniczny. Czyli po prostu klatkaż, animacje, rozdzielczość i tak dalej. To tylko tego używam. A to już jest update'owane na bieżąco. Już pod 1.3 wersję jest update. Nawet dzisiaj to wyszło. Razem z patchikiem praktycznie długo potem. Więc akurat innych modów nie używam. Nawet tam się nie orientowałem, co tam jeszcze jest. Tylko te techniczne korzystam z nich. Żeby po prostu to dobrze działało. Już nieraz było, że mody trzeba było odświeżać. To prawda. To Skyrim jest tutaj dobrym przykładem. Gdzie wychodzi jakaś nowsza wersja i
I później całe to drzewko w wielu modyfikacji się sypie, bo akurat to często przypadek, bo używałem mnóstwo modów do Skyrima i czasem jak zaktualizowali znienacka twórcy grę, coś tam drobnego zmienili, to później 500 modów się sypie, nie? Bo trzeba czekać na aktualizację. Do nich, do SKSE, do całego środowiska skryptowego i tak dalej. Więc Skyrim to jest taki najlepszy przykład tego. To samo z Cyberpunkiem. Wmawianie, że gra jest dobra od początku. Nie no, mi się bardzo podobała. Ja wystawiłem na Steamie 8 z plusikiem tej grze. Przeszedłem ją, kurczę, w tydzień od premiery. Na wersji tam jeden, bodajże jeden, po tej porecenzenckiej. I serio, przeszedłem całości od początku do końca. Tylko z jedną misją był problem. Parę gliczy się trafiło po drodze. Takich tradycyjnych, jak to w wielu grach się trafia. Coś tam utknęło, coś tam się poruszyło. Jakiś tam przedmiot się zlewitował, ragdoll zwariował, ale tak to ja nie miałem żadnych problemów z Cyberpunkiem. A pierwsze przejście miałem tam ponad 100 godzin, bo grałem na skradankowo. Trochę postrzelałem, trochę pojeździłem, więc no nie miałem jakichś takich problemów. Na pewno nie takie rzeczy, jak to w internecie ludzie pokazywali, więc szczęścia do takich rzeczy nie miałem. Szczęście w nieszczęściu w sumie. Tam płynnie raczej przy tę przygodę przyszedłem. Za drugim razem, i szczególnie teraz, jak trzeci raz sobie przychodziłem, to była totalnie normalnie płynna, bezproblemowa raczej przygoda. Raz tylko miałem przy trzecim przejściu problem z samochodem, jak mi się zaklinował w jednym z miejsc. A tak to raczej bez problemów. Tylko, że ja nie jestem jakimś graczem, co robi jakieś głupie, dziwne rzeczy w tej grze. Pod tym kątem to się pewnie może wysypywać, jak robisz jakieś tam bzdury. Ja tam raczej się wczuwam w tę historię, więc dla fabuły gram, dla opowieści. Więc nie biegam po prostu jak ten, jak wariat po mieście i nie strzelam do wszystkich nagle, bo wtedy się może wysypać parę rzeczy i systemów. Pod to chyba ta gra nie jest stworzona. Ale jak się gra tak w cudzysłowie, powiedzmy, normalnie, to serio, totalnie płynna przygoda, bez problemu. No i przede wszystkim po patchu 1.5, co mnie najbardziej cieszy, ogromnie została usprawniona wydajność w Cyberpunku. Na najwyższych ustawieniach teraz gram w 90 stałych klatkach praktycznie cały czas. To było niemożliwe wcześniej. Musiałem grać na średnich, żeby trzymać powiedzmy te 80 około, a teraz na wysokich i niektórych ultra jestem w stanie trzymać cały czas 90 klatek bez zmiany rozdzielczości. Więc wydajnościowo naprawdę ogromny progres jest zrobiony, jeśli chodzi o Cybera. No i zbliżamy się do tego, Krakena, czy jak on tam się będzie nazywał. Czy teraz, czy nie teraz? A ja wystawiłem 4, bo mój Dela ma się zapadł, to był główny powód. Nie no, czwóreczka to też, no, bądźmy rozsądni, no, czwóreczki to ciężko nawet dać. Takie grze, chociażby za samą treść, przecież to kurczę, no, nie może mieć, trzeba nie mieć sumienia, żeby dać 4. Chociażby za samą treść, kurczę. Więc grałem to nie tylko sprawy techniczne, nie tylko, to jest część składowa. A ja jechałem Dela Mainem. I się zapadł, niestety. Akurat nie miałem korzystać. Z samochodem miałem dwa razy problem, ale nie tego typu. Druga kwestia, nudy straszne. A, to już kwestia gustu. To już o tym raczej nie godzi się rozmawiać, bo to już kwestia gustu jest z góry. Jeden woli, wiesz, siekankę w solsikach, drugi woli opowieść w cyberze, no. I obydwa podejścia są jak najbardziej słuszne. Więc to już kwestia gustu jest. Więc pod tym kątem to już ciężko się wypowiadać. W mianę, że gra nowa od początku. Mimo, że dwa czy trzy razy przejechał rozwalony samochód, ale odbiegłem kawałek i wezwałem kolejny, raz już nowy z salonu. No tak. Tak, bo teraz chyba zmienili trochę ten system, że on się pojawia tak dziwnie, jak płotka trochę. Ale każdy ma swojego konika. Ja to nawet trójki bym nie dał. Nie, aż tak to, wiesz, ze skrajności w skrajność to już nie popadajmy. Mi się nic nie podobało, pisze Bundziak. 4 to i tak dużo. No to kurczę. Widzę, że trafiłem na niezadowolonych bardzo klientów z Cyberpunka. Fanami raczej CDP-u nie jesteście. Coś podejrzewam.
A ja czekam na dodatek. Mam nadzieję, że będzie jakiś fabularny do Cybera. Chętnie przytulę, premierowo. Czym może ci służyć, skoro będzie dobra zabawa dla nas obojga? Jak sobie życzysz? A, to te duszki lecą tak powoli strasznie teraz. Zadbaj o to, by było słychać. Kocham CDF. O, widzę jak bardzo. Tak? Może jakiś zwrocik załatwisz od firmy? Ale nie za co? Aha, za Wiedźmina czy za co? No bo CDP więcej nie zrobiło. Wiedźmin i Cyberpunk tylko, więc albo za to, albo za to. Za Cybera nie, no to tylko Wiedźmin zostaje. Za Wieśka, aha, czyli tutaj w ten sposób. Czekaj, czy ja czegoś nie przegapiłem? Tak przebiegłem sobie na szybko, momencik. Jeszcze zobaczmy, czy tutaj coś nie wisiało na górze gdzieś. No jest, nie jest, faktycznie przegapione. No, za krótki. A ty po co tu jesteś? Czekaj. Stamtąd... Nie, stamtąd schodziliśmy przecież, tak? Tak, dobra. Dobra. Stąd to się przychodziło. Już myślałem, że jakieś miejsce przegapione, ale chyba nie. Bo żadne nie jest przegapione, tutaj posprawdzamy. Tam teraz wejść nie można, nie ma umiejętności. A po ten przedmiot, to jak my tutaj w ogóle wejdziemy? Z dołu wejdziemy, dobra, to się wyjaśniło. Pytanie, czy teraz, czy później? A, proszę bardzo, jest przegapione. No, oczywiście, że było ukryte przejście. No. Tylko tyle z ukrytego... Aha, dobra, to jest to. Dalej się nie przedostaniemy. A co do tego Wiedźmina jeszcze, Bundziak, to powiem, że za drugim razem, jak teraz przychodzę sobie drugi raz, dzisiaj też odpaliłem. Oj, to bardzo doceniam. Chyba człowiek musiał dojrzeć do tego, żeby w to zagrać i docenić teraz drugi raz. Ja sobie dzisiaj odpaliłem Wiedźmina tylko po to, żeby posłuchać trochę dialogów. Bo są fantastycznie popisane. Zrobiłem dwa kościki. I właściwie tylko po to odpaliłem, pochodziłem trochę sobie i tyle, żeby posłuchać i poczytać. No i teraz można iść dalej, proszę bardzo. Exploring był nieuskuteczniony za bardzo. Też doceniam, aż chyba wór z jeziora wyciągnę i zobaczę, czy nie uciekł. To może lepiej już go tam zostawić. No to nie ma co się męczyć. Dobra. Lecę w F1 grać. Bywajcie póki co. Good night. No to zapraszam jeszcze na później jak coś. Po jeżdżonku. Także szerokie drogi, dobrych wyników. I tam, nie wiem, udanej kwalifikacji, czy cokolwiek ty tam robisz teraz. Kwalifikacje jakieś. Czekaj. Co to za miejsce? Czy to nie jest... Tam już coś się skrzy. Do zebrania. Widzę, że powoli kółeczko robimy pomiędzy tymi lokacjami, się połączyły. Bo to można strącić, czy nie można? Nie bardzo. A! Taka to jest niespodzianka! Okej, myślałem, że to jest dorobaczka.
Dobra, jest. Leć dla nas wszystkich, dla Polaków. Dokładnie. Reprezentuj godnie. W kwalifikacjach. Mam przejście tak, zblokowane. Jeszcze. Niedługo to fioletowe się już pozyska, więc troszkę się lokacji pootwiera. Ja wczoraj zabrałem się za pierwsze DLC do DS2, Dark Souls 2, tak? Bo już ostateczny boss na podstawce mi został i chcę DLC zrobić przed końcem podstawki. A tak, Dark Souls 2, dawno w sumie nie było. Pewnie jeszcze jakiś czas nie będzie. Na razie Soulsowania to mam pod dostatkiem, bo gram trochę w tego Elden Ringa i mi wystarcza. Nawet już przesycony jestem. Więc teraz granie w jakiegoś innego Soulsa to nie byłby dobry pomysł chyba. Co tego nie... A czekaj, to się da rozwalić tak po prostu? Nie da się tego rozwalić niestety, okej. Jak się tam dostać? Górą się tam dostaniemy, w ten sposób. Tam jest wejście. Jest grzybek niby, tylko po co on tutaj jest? Tylko po to, żeby tam wrócić? Tutaj widzę przejścia, dalej nie będzie, tylko tym dołem. Miejsce. Tylko co to teraz będzie można odblokować? No tak. Tego teraz nie rozwalę. Czyżbym miał coś przegapił? Jest to bardzo prawdopodobne. Granat tutaj płynnie w miarę skierowała w to miejsce. To znaczy, że coś tu trzeba będzie poczynić. Gdzieś na górze. W sumie faktycznie mam jedną umiejętność nową, która może tu pomóc. Przecież mamy to glewie teraz. Czy nie glewie ten? Gwiazdę. A, dobra. Uff, na szczęście nic nie stało. O. No dobra, zajrzyjmy się tutaj po tym miejscu. Tam na górze pewnie coś będzie. Tylko to będzie wymagało zmiany. O, co jest? O, taki. Nie bardzo. To nie ma jako gdzie użyć tego.
pan. No nie, jednak nie. W sumie Darksiders 3 to taki Souls-like. Trochę tak, jest tutaj trochę takich elementów. Walka jest trochę bardziej slasherowa, ale tak, no takie połączenie paru gatunków, takie przyjemne bardzo. Tych takich, powiedzmy, podstaw kilka jest souls-like'owych. Jest całkiem spoko taka slasherowa walka i bardzo przyjemna eksploracja w stylu metroidvaniowym. W ogóle jest bardzo fajna gra. Moim zdaniem trochę niedoceniona. To się bardzo przyjemnie gra, tak się czasem przyjemnie nawet człowiek zgubi, a później z satysfakcją odnajdzie w przejście, że a to o to chodziło. Właśnie teraz jestem w tym momencie, że nie wiem, co tu dalej zrobić. No ale zaraz pokombinujemy. Czegoś gdzieś będę musiał użyć. Widzę, że dla odmiany dzisiaj Darksiders 3. Cześć, Hurricane. Tak, dzisiaj dla odmiany mamy Darksidersy. Ciekawe, czy zgadniecie, co będę grał jutro. Ja myślę, że nie dacie rady zgadnąć, co jutro będzie na kanale. Sam jeszcze tego nie wiem. Pewnie jakaś niespodzianka. Chyba wiem. O, to nie mów nikomu. Nie zgadują. Nie zgadują. Pan Kulek już też widzę wie. Tak, się odzywa. Dobra, co tu trzeba było? No gra mnie tu skierowała ewidentnie w to miejsce. Tak jakbym się miał wrócić, lekki backtracking pouprawiać, to może wróćmy, tak faktycznie zupełnie wróćmy. Tam nie przejdę teraz. Na górze będzie jakieś przejście. Każdy myśli, że Darksidersy, a tu będzie niespodzianka. Nie, no bo Darksidersy muszą być. Mam kontrakt z Kaldernem, więc wiecie, trzeba się wywiązać z kontraktu, nie? A że się już podjął człowiek kontraktu, wykonania, to jednak wypełnimy ten kontrakt. I tam jeszcze jest kilkanaście innych kontraktów do wypełnienia. Takich jednostrumykowych. Więc jak już się podejmujemy w planie, to realizujemy. Zazwyczaj. W 90%, powiedzmy, procentach się to udaje. No nie wiem za bardzo. Jeszcze raz chodźmy tutaj. Ale dzisiaj niespodzianki będą, jak już wspominałem na początku. Bo dzisiaj nie tylko Darksidersy. Będą grane. Pogramy sobie trochę, a później też będzie jeszcze giereczka grana. Dobra, ja się wrócę, bo ja coś tutaj, może tam coś gdzieś wcześniej trzeba było zrobić. Troszkę się zagubiłem teraz, żeby tu pójść. A ja wiem chyba, gdzie teraz pójść powinniśmy. Przecież była ta winda u stwórców, to nie wiem, czy nie tam teraz trzeba by się udać na dół. Albo pootwierać troszeczkę tych miejscówek w tym mieście pierwszym. Tam były pajęczynki i te inne sprawy. Teraz będzie trochę łatwiej to podblokowywać. To się wrócimy. Jeszcze trzeba cyberpunka wykupić na tydzień. To nawet nie trzeba kupować, ja to mogę z własnej woli, bez kupowania. To byłoby czwarte przejście, ja już mam pomysł na czwarte przejście cyberpunka. Jako postacią, w jaki sposób. Zrobimy sobie postać Hitmana, Korposa. Bo jeszcze tak nie grałem. Znaczy skradankowo już grałem, tylko że bez zabijania przechodziłem grę. Ale można by zrobić skradankową postacią Hitmana, Korposa. Klimatycznie by to pasowało. Tylko że z eliminacją celów. I w ten sposób trochę porolplayować. Game of the Year. Masakra. Dobra, nie było tematu. No co ja poradzę, że mi się podoba? No niestety. Cyber to no, jedna z moich ulubionych gier tego typu. Nic na to nie poradzę, no przykro mi bardzo. Przykro mi, że mi się gra podoba. No, żeby to takie rzeczy przepraszać ludzi. A na streamkach pewnie będzie czwarte, tak jak się z tym Servanto przecież umawialiśmy.
pewnie się pojawi tam prędzej czy później. Witaj! To będzie dobra zabawa dla nas obojga. Jak sobie życzysz? Ty, no co ja to mam zrobić? Czekaj, wróćmy się do tych. Do tej windy. Faktycznie mi się tam wrócił. Kuźnia twórcy. No tu mi granat wskazuje, że tutaj mam się udać. I chyba chodzi o windę, coś mi się wydaje. Ty to z branży, to wiadomo jak tam jest. Jak jest? Bo nie wiem. Dawno nie, w branży nie pracuję, więc nie wiem. Jak jest? Tu trzeba będzie pójść. Zjazd na dół tam, podejrzewam. Chyba, że czekaj, zagadamy jeszcze do wszystkich. Co tutaj porobić? Tutaj nic. A ty? Miło mi znowu cię widzieć, jeść. Okej. I u ciebie nic też, tak? A ty? Dziękuję za ocalenie. Jak mój młot może ci pomóc, furio? Tutaj też nic, dobra. Uważaj na siebie. Co tam było? To na początku tam się szło. Pamiętam, że chyba na pierwszym streamieku jeszcze jakoś tak. Się tutaj zajrzało, tylko że nie mogliśmy tam przejść. Tylko nie pamiętam dlaczego. Coś tam było zablokowane. A, bo to jest tu. No dobra, popatrzmy teraz ten rejon. Coś tu będziemy można podblokowywać nowego. W którym miejscu? Na pewno tam można przejść. Mamy możliwość już, żeby tam wlecieć. Tutaj to się było? Dobra, z każdej strony jakieś przejścia. To jest akurat fajne do eksploracji. Tu chyba byłam. No tak, chyba tutaj jest pozałatwiane. A może nie do końca. Tam jest do znalezienia jedna rzecz. Dwa uzdrawiajki. Dawaj, ciśniemy tego, spróbujemy. Czekaj, nie. O, muszę jej przeszkodzić, no musiał mały przeszkodzić. O, tego na dwa hity już mam, bardzo ładnie. Zrobię tak. Weźmy to i spadamy. W sumie... Tam to mnie miejsce ciekawi. Bo wcześniej tam się nie dało wlecieć niestety. Ale teraz się będzie dało. Już od razu się tam świeci rzecz do znalezienia. O właśnie, jest nowe miejsce. Dobra, o to chodziło. Pech chciał, że jest tutaj dwóch tych. Czerwoniaków niestety. Dobra, udało się. Fragment adamantytu, elegancko.
Warto było jednak ulepszać te obrażonka, bo troszkę mnie już teraz... Znaczy, biją tak samo, tylko ja potrafię też szybciej pobić. Tu jest to. A widzisz, zapominam niszczyć te przedmioty. Z niektórych wypadają ładne rzeczy. Odłamek uzdrowienia. Odłamków jest jeden, trzy. I te odpoczynki, dobra. Może tam chyba i tak nie wlezę. O, czy to już jest zaraz, bo to zdaje się, że będzie już blizna chyba, tylko że coś za szybko. Ja jeszcze na statku nie byłem. Czy to nie jest teraz jeszcze? Oj! Nie, to jeszcze nie teraz. To jeszcze widzę, że nie przejdę, ale można zrobić to. Składowisko Mar. Wielka dziura, no tam raczej nie idziemy. Tutaj się te wrota jakieś otworzą prawdopodobnie niedługo. Czekaj, moment. Którym się nurkowało w tej grze? Bardzo rzadko się to używa. Nurkowanie będzie niedługo potrzebne w lokacji wodnej. Jo, aha, dobra, czy interakcją się nurkowało. Czy ja tu mogę wpływać gdzieś? Mogę, kurde, mogę. Nie mówcie, że zwiecha. Czy gra się zawiesiła, czy się nie zawiesiła? Wszystko stoi. Nie wiem teraz, jak to traktować. Ja nie mogę. Nie no, okropnie to jest zrobione. Po prostu okropnie. To już nie lepiej było zrobić jakiś taki tradycyjny, normalny loading screen, a nie tak w trakcie, jak wiedzieli, że nie potrafię tego zrobić. No tak, tutaj idziemy, tam będzie do blizny. To będzie następna duża lokacja, więc widzę, że to jeszcze nie teraz. Ale przepłynąć mogłem. Czym może to będzie dobra zabawa dla nas obojga? Jak sobie życzysz, nie musisz się śpieszyć. Nie, no dobra, musimy wrócić tam, się popatrzeć. Czoło wisielca. Szrama. A szrama to się nazywa w polskiej wersji. Nie blizna. Czy to było blizna? To nie teraz. Ostatni level. Ostatnie te poziomy. Nie. Tutaj mi pokazuje? Pójdźmy tu. Nie, znów czarny zawieszony ekran, nawet kursor się zawiesił.
okazuje się systemowy, to nie jest nigdy dobry znak w żadnej grze. Ale tutaj widzę, że to jest normalność zupełna. Tak, wczytuję się teraz. No nie przyzwyczaję się do tego. Teraz pytanie, co ja bym tu miał zrobić? Tam przejść. Nie, tam to się wracało. Ciekawe. Czym może ci służyć? Nie musisz się śpieszyć. A tu? Tutaj też by się zdarzyło jeszcze parę rzeczy do odblokowania chyba. O, zaświaty. Tu było jeszcze kilka, tylko to były te fioletowe rzeczy, to nie teraz chyba. Byśmy tu wracali. Czekaj, ja bym się wrócił jeszcze tutaj, na początek zupełnie. Tam były takie pajęczynki do blokowania. Teraz będzie można tam wejść, w te miejsca wszystkie. O właśnie, począteczek zupełny. O, na hita tutaj mam przeciwników, jak dobrze tędy przejść teraz. O, to uwielbiam. Na dotknięcie was tych wszystkich mam, a sprawiliście problemy na początku. Ledwo się dotknij, padają. To przejdźmy się teraz. Dla przyjemności. I tutaj gdzieś te pajęczynki będą. Właśnie, tam to będzie można pozbierać. Tylko pytanie, czy teraz to musiałbym przelecieć z góry jakoś. Zobaczmy, czy to będzie możliwe. Jest! Teraz się dało. A, proszę bardzo, wilkumowa, anielski artefakt. Czyli to będzie 10 prawdopodobnie. Jeszcze dla pewności, ale chyba 10. Jest, 10. To jeszcze tam było 2. Do ulepszajki. O! No właśnie, są te pajęczynki. Teraz będzie można tam przejść, ale zanim... To jeszcze jedno miejsce, bo teraz tam będzie można wlecieć, tylko wlecieć o właśnie tym. Naszym błyskawicznym podskokiem. Może niekoniecznie nawet tym, czekaj. Stąd? Dawaj, spróbuj. Tak jest! I teraz tu będzie można wleźć. Co my tu mieliśmy? Kawałek adamantytu. I teraz co? No jak to się zmieniało? 6, 5? Co jest? Jak się zmienia te esencje? Resetuje się esencje. Proszę mi pokazać. Raz to działa, raz nie działa. Ognia 4 to jest. Burzy to jest 5. Dobra, wszystko jasne. I wszystko jasne. Ogień to jest 4. Dobra. I jest demoniczny artefakt. Kolejny. Coraz bliżej ulepszajek. To teraz pytanie, jak ja w ogóle wrócę tam? Chyba... Z tego mnie trzeba poskoczyć. Przepraszam, czy Psi Patrol rusza na ratunek? Będzie ogrywany z myślą o najmłodszych widzach, co? Kanału Psi Patrol. Znajomi z pracy coś mówią o tym Psi Patrolu, ja nie mam pojęcia, co to jest nawet. Więc raczej się coś takiego nie pojawi, jeżeli w ogóle gra jest na podstawie czegoś takiego. W najśmielszych snach nawet bym nie myślał, żeby w takie coś grać. No nie z własnej woli na pewno. Niepokojące jest tylko to, że ten tytuł coś mi mówi. Nie wiem dlaczego, skąd i jak i po co.
ale jak przeczytałem ten tytuł, to budzi to we mnie jakieś skojarzenia, nie wiem skąd. I to mnie zaczęło niepokoić. Tam jest rzecz do zebrania i teraz pytanie, czy to będzie tędy, czy nie tędy? Chyba nie tędy. Z dołu bardziej. No i coraz więcej miejsc się otwiera. A tu chyba wróciliśmy do tej pierwszej lokacji, mi się wydaje, bo z drugiej strony można było zajść. Czyli tylko parę znajdziek tutaj było, tak naprawdę. O, ładnie, jesteś na dwa hity, pięknie. No tak to można chodzić teraz. Coś za mną idzie. Znajomi wiedzą, co dobre. Jak się ma dzieci, to teraz obowiązkowo trzeba wiedzieć. A, to już wiem, skąd ja znam ten tytuł. Oczywiście, że tak, w pracy jak ktoś rozmawia, to pewnie tam się rzuciło parę razy. Dlatego ten tytuł mi się wbił w głowę. Podejrzewam, że większość osób, które ma dzieci u mnie w pracy, pewnie rzucało tym tytułem i dlatego kojarzę. Skoro to jest ten, taki obowiązkowy standard u dzieciatych. No i dobra, tu jesteśmy w tej pierwszej lokacji. To za wiele teraz nie zdziałam. Więcej. Tam można wlecieć teraz. O, to tam sobie jeszcze porobimy to. Tylko czy mi się to uda zrobić? Z rozbiegu troszkę. No, jest, dobra. Cześć koniu fan, witam serdecznie, siemaneczko. Spokojnie, młody jesteś jeszcze, się dorobisz własnego. No to prawda, młody jestem, tak się też czuję. Cieszę się, że to widać. Kawałek adamantytu. Co tam dobrego, koniu fanie? Czy już wolne, czy już odpoczynek, czy już relaks? Tego to poczekamy sobie, to jeszcze chwilkę. No i jest, elegancko. Ta lokacja jest tutaj wyciachana, tylko widzę, że tam jeszcze jest jakieś zejście. Chętnie byśmy to sprawdzili. Co tu jeszcze jest? A? Już domek i prysznic. A, to dobrze. Fajrant po robocie nareszcie. A jak jutro? Z rańca, w dzień, wolne, noc? Jak tam u ciebie w ogóle jutro piąteczek? Piąteczek, faktycznie piąteczek, czy nie piąteczek będzie? Wow! Przepaść! Się nie zauważyło, trzeba skoczyć inaczej, trzeba tak skoczyć.
Coś tam jest, no słychać. Aha, dobra, jest zasadzka. Patrzcie go. Co ty tu robisz w ogóle na górze? Tam jeszcze w ogóle są... A, o kurde. To ja nie wiem, czy ja to zrobię za pierwszym razem. Po tych wszystkich trzeba przelecieć tam. No dobra. Zobaczmy. Raz. Teraz wiem, dlaczego każdy chciałby mieć skrzydła. Okej. Jesteś pod wrażeniem. Moja zręczność nie ma sobie ruchu. Dla jeść tatunów, a zwłaszcza ja. Trzy dni wolne. Rano tylko słóweczko do przedszkola i GTA. GTA teraz odświeżane? A, wspominałeś ty na Discordziku. O piąteczce. Może sam zainstaluję? To będzie musiał, będę musiał piątą szansę dać tej grze chyba. Bo na razie nie chwyciło mnie za każdym razem jak grałem. Na PS3 było grane, na 360 było grane, ani razu nie chwyciło, nie przeszedłem ani razu, nie byłem w stanie, już mi się nie chciało. Na PS4 było grane, też doszedłem do którejś tam misji, mnie znudziło, też nie dałem rady. Na PC-cie było grane, za którymś tam razem, trochę mi rozmaicił tryb FPP, bo też się fajnie grało, ale też, nie wiem, nawet jednej, chyba jednej czwartej nie skończyłem, też odpadłem, nie byłem w stanie, może teraz będzie lepiej chwytało. Damy kolejną szansę. Warto dawać szansę, bo za którymś razem gry skreślane chwytają właśnie. Więc zobaczymy. Może teraz. Może będzie warto zainstalować znów. Siemka Kalderyn. Siemaneczko, siemaneczko. Witam serdecznie. Siemanko. Cień udoskonalenie. Trzy dni wolne. Fabuły na PS3 przeszedłem. No kurczę, ja nie byłem w stanie. Nie zmęczyłem tego, zanudziło mnie. Może to nie moje klimaty są po prostu. Ja zawsze wolałem, jeśli chodzi o GTA Vice City, tego typu klimaty. San Andreas też nigdy nie skończyłem, to jedna z moich, w sumie najmniej lubianych części serii. Bardziej mi się podobała zdecydowanie Vice City, z tych starszych. A piątka dosyć przypomina miejscami właśnie to San Andreas, z tym takim klimatem ziemalskowym, z czego nie znoszę takiego klimatu w grach. Może dlatego nie chwyciła ta GTA 5, no nie wiem. Chociaż Michael jako postać był fajna, ale innych postaci za innymi postaciami nie przepadałem grać nimi. Może tu o to chodziło. Dobra, co tutaj robi? Udoskonalenia można umieszczać broni. Aha, dobra, to jest to. Cień udoskonalenie. Będzie zapewniać aktywną premię broni, pasywną furii. A to weźmy sobie to, zobaczmy. Weź mnie to, pokaż. Gdzie to będzie? Czego to w broni jest, tak? Cień. 7% obrażenia magiczne przy atakach tą bronią. Redukcja obrażeń magicznych 10%. To w sumie mogę wrzucić do tej lancy. To będzie tutaj po 3 z każdego. To spustoszenie. Albo nie, do tego wrzucimy, bo tego części używam. No weźmy tutaj to, wrzućmy, ten cień tu. Tu będzie cień, tak. 7% do obrażeń magicznych przy atakach to bronią. No tutaj leci akurat częściej te ataki łańcuchami. I 10 obrażeń magicznych, dobra. A to wrzucimy sobie. O ten. Spustoszenie, nietykalność, dobra, to wrzucimy tutaj. I jest ok. Chyba na 98% przeszedłem. Nie kupiłem tylko pola golfowego. A faktycznie, no bo można grać w golfa. A to była całkiem spoko minigierka, nawet taka w postaci misji zrobiona.
To w tego Golfa pamiętam, też grałem, ale to jeszcze za czasów 360. Ojej, to było dawno temu, 2013 rok. Masakra. Ile ta gra już miała premier? To jest najstraszniejsze i najgorsze. Przed erą GTA 5 Rockstar wydał chyba już 3 części. Normalnie GTA, na każdą generację była część. A tutaj mamy odwrotnie, mamy 3 generacje sprzętu i bez nowego GTA. Takie czasy. Dobra, to będzie chyba okej, ten cień. I co, dalej tutaj się nie pójdzie. Bo fioletowe to jeszcze przed nami, to jeszcze nie teraz. Zdrawy kminić, co teraz może podblokowywać. Tędy. Moment, chyba tutaj pójdziemy. Szóstka w drodze. No szóstka na pewno jest w drodze. To jest tylko kwestia czasu. Raczej nie pytania czy. Czy to robią, to na pewno to robią. Tylko pytanie w jakiej to będzie formie postaci i kiedy. No raczej w tej generacji się pojawi, coś mi się wydaje. Tylko że pewnie już w zaawansowanej fazie generacji. Dziewiątej obecnej. Ty, czy ja tam będę... A, ja chyba wiem, co tam trzeba zrobić będzie. Dobra, to zmieniamy, no tak. Błyskawica będzie potrzebna. Rozbiegnijmy się nieco. I tylko, że tak, ja tu pewnie nie podbiegnę. A nie, jednak. Dobra. No faktycznie, tu mnie jeszcze nie było. Myślę, że PS4 i PS5 obejmie jeszcze. Znaczy ja mam nadzieję, że już zrezygnują z tej generacji PS4, no ile można męczyć. Będzie to ograniczało strasznie twórców. I że GTA 6 to już wyjdzie tylko na obecną generację, już na stare konsole nie będę tego wydawać, bo to masakra by była. Chociaż znając Rockstar, pewnie wydadzą, bo tak samo było z piątką. Piątka też wychodziła pod koniec życia dosłownie generacji. I też wyszła na początku na stare konsole. Jeszcze na PS3 i 360, to prawda, i później na PS4. Więc podejrzewam, że pewnie wyjdzie, chociaż zobaczymy, no. To będzie też ograniczanie troszeczkę samej gry. Z jednej strony to jest dobrze. Jak ktoś jest specjasiarzem, to jest dobrze o tyle, że nie ma takiego przeskoku, jeżeli chodzi o wymagania gier. Na razie, jakiegoś super wielkiego, bo gry wychodzą na starą generację jeszcze. Ale jak już zaczną wychodzić tylko na nowy sprzęt, to troszkę skoczą te zapotrzebowania na wydajność. Więc trochę sytuacja teraz na świecie zmusiła też twórców, wydawców. Sony to w ogóle plany pozmieniało, że poprzednia generacja jeszcze zbrana pod uwagę i jeszcze będzie przez jakiś czas. Myślę, że dla graczy to może trochę lepiej, posiadających jeszcze starszy sprzęt i ten przeskok będzie pewnie trochę wolniejszy niż zazwyczaj. W obecnej fazie, przy poprzedniej generacji, już byśmy mieli pomijane stare konsole. Tu? A, nie, dobra, tutaj była bitka. Problem z dostępnością PS5 dla... dostęp również na PS4. PS4 też... z PS4-kami też jest problem. Nie tak łatwo jest, z tymi starszymi konsolami też nie jest łatwo je dostać tak od ręki. Nie wszystkie. Ty kto? Co to za nowość? Wow, czekaj, mamy tutaj problemik. No dobra, udało się. Jakieś nowi przyjaciele się pojawili. W liczbie sztuk dwóch.
Dlatego kupiłem piąteczkę, bo PS4 kosztowała, były używane 2K. Absurd trochę, nie? I co, i tyle? Aha, jest tutaj zejście, dobra. I zrobiliśmy kółeczko w sumie po tej lokacji, czyli pozbierało się te rzeczy, które były poblokowane wcześniej. Tam chyba... Nie, tam chyba nie da się dostać. Za wysoko. Natomiast cały czas to jest do zdobycia, a ja tego nie mogę zrobić teraz jeszcze. Jak już się będzie miał te wszystkie umiejętności, to jeszcze raz warto przebiec po tych lokacjach i pozbierać. O! Dwa razy skok, a nie raz. Trochę tak, a PS5 dłużej posłuży. Nie, no wiadomo, to już obowiązująca generacja, także no posłuży ci do końca generacji po prostu i jeszcze dalej. A PS3 kupiłem za 600 zł lata temu i teraz też kosztuje 600 zł oczywiście plus gry. No PS3 w sumie jak jest się kolekcjonerem, warto kupować też tę starszą generację. Ja tam mam cały czas w szafie, znaczy co prawda już teraz w szafie, ale tam z rok temu chyba jeszcze podłączałem PS3, jak sobie przechodziłem Metal Gear Solidy. Z HD Collection MGS sobie przychodziłem, to PS3 poszła w ruch właśnie. Cały czas mam działającą wersję Slim. Bardzo miłe wspomnienia mam z generacji właśnie PS360. Bo 360 też była ogrywana dużo. Czekaj. Aha, to o to chodziło, żeby tutaj można było wskoczyć, czyli z tej strony też podejść. Dobra. No okej, ale to nie rozwiązuje do końca mojego pytania, gdzie tutaj dalej teraz pójść. Co mam 3 Dragon Age, z czego pierwsza część przeszedłem. To chyba najlepszą moim zdaniem część przeszedłeś. Dragon Age Origins to moja ulubiona część Dragon Age'a. Najmilej chyba wspominam. Dwójka była okej, była fabularnie całkiem spoko. Tylko to był straszny recykling i to był strasznie zdraszowany projekt, wydany na szybko niestety. O, patrzcie, padło. A Inkwizycja to już taka singlowa gra MMO, można powiedzieć. Czyszczenie mapy w tej grze było bardzo, kurczę, uciążliwą robotą. Zajęło mi chyba większość czasu i nie za bardzo pamiętam fabularnie już Inkwizycję. Bo mnie wymęczyło bardzo czyszczenie mapy w tej grze, a chciałem zrobić wszystko. Więc no niestety, no. Teraz Calderon ogrywa jak coś to. Wbijajcie do Calderona, Inkwizycja ogrywa. Teraz on czyści mapę, a my patrzymy. Więc akurat w przypadku tej gry jestem chyba w lepszej sytuacji, jak sobie patrzę, jak ktoś tę mapę musi czyścić teraz. Z tych wszystkich tych pozostałości, które tam trzeba podblokowywać. Wita, to będzie dobra zabawa dla nas obojga. Jak sobie życzysz, do zobaczenia. Czekaj, dobra. Musimy posunąć dalej wątek, bo ja bym chciał już wodną lokację mieć. Nie musisz się śpieszyć. Tutaj mi pokazuje, gra mi wskazuje tutaj idź. Zróbmy to, kurczę. A nie to miejsce. Ojej, nie to klikłem. Misklik. Dwójka już inaczej wygląda. No i trójka w folii jeszcze. Niektóre gry po czasie w folii jak trzymasz, to nabierają wartości bardzo dużej, nie? No ale niestety raczej Dragon Age Inkwizycja chyba nie nabierze tej wartości po latach. Ja pamiętam, że kiedyś sprzedałem, miałem tego... Zeldę... Skyward Sword, o! Miałem takie wydanie... limitowane, z soundtrackiem, z jakąś tam mapką, z plakatem, w zdobionym pudełku.
to ja pamiętam, że jak to wystawiłem na aukcji na, po latach, bo ja nie jestem fanem Zeldy, wyprzedawałem takie różne tytuły, których i tak nie ogrywałbym sam z siebie. I poszło mi to za kilkaset złotych. Sprzedałem jeden egzemplarz czegoś takiego. Więc to był interes. Niektóre gry po czasie, mimo że ta gra nie była w folii, to nie była zafoliowana już gra, bo na Wii odpalałem tę grę, jak miałem Wii, to odpalałem, grałem w to i sprzedawałem jako używaną. Za paręset złotych to sprzedałem. Ej, dobra, czy to mi pokazuje... Moment. Bo teraz to serio nie wiem, gdzie pójść, zgubiłem się. Ostatnio byliśmy... To było... Zniszczona droga. Chodźmy tutaj jeszcze. Do tego statku by się wypadało wybrać. No jest zniszczona droga. Teraz dobra, gdzie jest ten statek? MGS-ik. Tryb Snake'a. Przechodzenie przez kanaliki. Wentylatorskie. Nie, no, chyba tędy powinniśmy iść. Zobacz co tam jeszcze. Moment. No właśnie, tu jest zablokowane. Przejścia nie ma z żadnej ze stron. Z której strony to trzeba będzie odblokować? Tam? Tam jest do zebrania duszki są też, patrz. O, ten to chyba zejdzie do nas. Nie, na szczęście, dobra. No nie, tutaj za wysoko, żeby na to podskoczyła. Za wysoko, zdecydowanie. Może stąd. Tutaj nie. Zagadkowy na razie fragment. No przecież zaraz nie było jeszcze walki z tym, z Krakańskim Wielkim. Myślałem, że do PS3 wrócę, ale teraz przy tylu fajnych grach na PS5, to sam nie wiem. No, z tymi powrotami do starszych gier to zawsze problem czasowy. Za dużo fajnych nowych wychodzi, to prawda. Ja też lubię sobie pogrywać te nowe. O, patrzcie, tutaj jest coś ukrytego. O kurde. To ja nie bardzo z tym chyba mam szansę. Mnie pobije bardzo ten pan teraz. Spróbujmy, co on tu będzie... Jak bardzo będzie mocno bił. No już, blokuje. Nie, do porobienia był. Udało się. Kawałek adamantytu jest. I płonące szczątki. No okej. Czy to wszystko? Kurczę, no niestety chyba to wszystko. Nie będzie żadnego przejścia dalej.
Obiecana woda, to już? Nie, to nie, nie taka woda. Wodna lokacja jest przepiękna w tej grze, naprawdę. Narobiłem tam, jak pierwszy raz grałem, najwięcej screenshotów. Bo ja sobie często przy pierwszym przechodzeniu gier robię screenshotiki czasem. Teraz w Elden Ringu sobie, no. Co pół godziny jakieś screenshoty wpadają, gra jest artystycznie też przepiękna. I piękne widoki są w tym Eldenie. To tam pamiętam, że w Darksidersach właśnie trafiłem do wodnej lokacji. Już pomijając, że mechanicznie jest fajnie zrobiona i mi się podobało, to tak wow, jak ładnie tutaj, fajnie klimatycznie wygląda. Bo teraz takie nudy trochę mamy, no jakieś takie fabryki, aczkolwiek rurki ładne, no. Widzę, że dopracowali te rurki, całkiem tutaj ładnie wyglądają. No ale to takie nudy, a wodna lokacja jest fajna. Tylko do niej jeszcze, nie ten streamek jeszcze raczej. To jest tam później trochę. Tylko nadal mi to nie rozwiązuje sytuacji, tak. Ukryte jedno przejście, dobra, zrobione, jest ok, odhaczone. Natomiast... Gdzie dalej, kurczę, gdzie dalej? Tamtąd przychodziliśmy. A tu? Czy ja tu mogę skoczyć? No mogę. Tylko tam nic nie daje. No niewiele, właśnie. Tam bym chciał skoczyć. Tam są łańcuchy w ogóle, a to zaraz czekaj. A jakby tak... Nie zaczepi się, za wysoko jest. A, bo tutaj też nie skoczymy. O, widzisz, zagadki. Patrz, ci też wiszą tutaj. Któryś na pewno spadnie i przyjdzie do nas. Tak. Tamten też? Nie, tamten akurat nie, bardzo dobrze. No a tu już jest Wulgrim. Ten kontener po co jest? A tutaj ukrytych ścian niestety nie ma chyba. Tam jest wyryte coś, patrz. Jest jakaś tam dziura. Trzeba by przejść tam, skoczyć. Nie no, tu jest jakiś sposób do przejścia tego. Zaraz trzeba to rozkminić, bo tutaj jest coś nie tak. Tak przypadkowo te kontenery tu nie mogą być ustawione. Trzeba zrobić. Myślałem, że da się zaczepić tam. Będę się przejść, ale nie bardzo. Tutaj? No nie, no to też się było. A! Ale tu nie byliśmy. Jest i Kraken. A przestraszył skubaniec.
To tutaj, no dobra, tutaj w tym fragmencie, no jest! I są te duszki wszystkie. Trzeba było się rozejrzeć po prostu chwilę. Proszę bardzo, to zdobyte. To wypadałoby teraz, może ja tam nie będę lazł. Weźmy, wydajmy te pieniążki, będzie szkoda to stracić. Dobra, to teraz przynajmniej wiadomo, gdzie tu wleźć. Tędy trzeba przejść. Jutro odpalę trójkę. Może Residenta przejdę. Ale zaraz trójkę? Residenta trójkę rozumiem, tak? Właśnie, ja też jeszcze nie przeszedłem tego remake'a. Jeszcze remake'a nie skończyłem. Dwójeczkę dwa razy skończyłem, bardzo mi się podobała. Przeszedłem na normalu i na hardkorze. Na hardkorze już nie będę powtarzał, to... Granie w Residenty na hardkorze to jest kurde udręka. Nie wiem, dlaczego ja przeszedłem te... Spodobałem się, na tyle się zaangażowałem, że przeszedłem tę dwójkę na hardkorze, ale już tego bym nie powtórzył drugi raz teraz. Strasznie uciążliwe granie w ten sposób. Ale dwójeczka wyborna jest, remake. A trójeczki jeszcze nie przeszedłem. A w trójeczce przecież główną bohaterką jest jedna z moich ulubionych postaci w Residencie, czyli Jill Valentine. Taki paradoks. Kolejny tego typu paradoks. Że niby ulubiona bohaterka, a gry nie przeszedłem. I masz. A teraz chyba jest na wyprzedaży nawet Resident, a nie wiem, czy sobie nie sprawię. Jak sobie życzysz? Jill, fajna. Jill Valentine, no tak. No, sentymentalna bohaterka dla mnie, bo ona była bohaterką też w jedynce. W pierwszym Residencie, który mi się najbardziej podoba ze wszystkich. W wersji zremake'owanej z GameCube'a. To chyba moja ulubiona właśnie odsłona tej serii. I ona właśnie tam była główną bohaterką, dlatego tak, no Jill tak, Jill bardzo fajna bohaterka. Ja chyba szóstkę mam, Residenta szóstkę. Szóstka to jest najbardziej kontrowersyjna odsłona, to jest najgorszy Resident chyba ze wszystkich, ale bardzo fajna strzelanka. Bardzo mi się fajnie w tę grę grało. To jest taka gra. Po prostu jak grasz w to, to czujesz, że to jest gra po prostu. I super się w to grało, takie Call of Duty trochę momentami. No ale Resident słaby niestety. Jako Resident to szósteczka jest bardzo słaba. Jako gra strzelanko akcyjniak, no jest, to jest świetne. Świetnie się bawiłem przy tej grze. Dobra, i teraz tak. Teraz nie będzie szkoda. Idziemy na ten kontener, tylko zobaczę jeszcze tutaj, za rogiem. Tak, no tam już jest wyjście. To chodźmy tam na ten kontener. A teraz dzisiaj czytałem w ogóle newsa, słuchajcie, że Netflix zapowiedział, że jakoś latem chyba, nie pamiętam już dokładnie kiedy, będzie serial Resident Evil, aktorski. Normalnie strach się bać, bo akurat seria Resident jest mi bliska mojemu serduszku, bardzo lubię tę serię. I strach się bać, co to tego będzie z tego, kurde. Z tego serialu od Netflixa. Na pewno będzie poprzeinaczane mnóstwo rzeczy. To mogę być pewnym. O, proszę bardzo. I tędy się udało. I tam do tej dziury chyba się dostaniemy, ale zanim do tej dziury, to... No właśnie, starcie. Oła. Tam jest czarownik, skubanie. Czekaj, to trzeba do niego przedostać. Jak? No, tędy, dobra, idziemy do niego. Najpierw trzeba do niego, on tam będzie ich pewnie ten... ożywiał. Wielki kłębek, dobra. Tu nie można otworzyć.
No tak. Czarownik poczeka. Spory ten typek. Spory pan, tylko co coś trzeba się wydostać. Walka z bossem. Tak nieoczekiwanie troszkę. Co tu się robiło? Nie pamiętam. Chyba wiem. Chyba wiem. A może i nie wiem. Może to nie to jednak. Tak, trzeba te oczka zbijać. Trzeba trafić. Nie, dobra, nie pamiętam, co trzeba było robić. Momencik, jeszcze raz. Oczka na pewno? Wydaje się? Tak, no. Kurde. Niewygodne jest to rzucanie za bardzo. Ła. Nie ruszaj się! Koniec. Chyba oczka trzeba, 4 razy trzeba trafić te... naszą gwiazdą w oczka. Ciekawe teraz gdzie czek. O, jaki kawał. Nie chcę się z tamtym typem teraz walczyć jeszcze raz. Ja dzisiaj czytałem, że Netflix będzie blokował możliwość udostępniania konta znajomym, ale już nie pierwszy raz o tym czytałem, więc chyba nie do przejścia. Może teraz w końcu już uskutecznią. Ja to nie pamiętam, kiedy ostatnio w ogóle odświeżałem swoje konto na Netflixie. Nic się tam nie pojawiało, co by mnie interesowało. Więc dawno nie kupowałem. Oni tam chyba jakoś kasują te konta po czasie. Pewnie będzie trzeba zakładać znów nowe. Chcą zrobić max 2 konta na jednym abonamencie, a dodatkowe będzie można wykupić dodatkowo. Ale bosiarz. No tym razem to konkretny taki bosiarz, bo zajmuje cały ekran. O, masz. No dobra, chodź tutaj. A wy skąd w ogóle? Czekaj, czekaj. Wyście tutaj byli? To żeby do tego bosiarza dojść, to trzeba resztę pokonać niestety. A z tymi to mi się nie chce walczyć od nowa. Idziemy od razu. No właśnie, teraz mi. Idź mi, nie chcę tu walczyć, kurde. Przeszkadzasz. Idziemy od razu tam. Od razu do bossa. Tak, i w te oczka trzeba będzie celować. To nie wiem, nie takie łatwe będzie. Jak Dead Space. No nie tak fajnie jak w Dead Space. W Dead Space walka była fajniejsza. Ta, tutaj pokazuje nam, co trzeba robić. Tutaj unikamy. Trafiło czy nie trafiło? Nie wiem już teraz. Ała. Ja nie wiem czego. Nic mu się nie dzieje.
Jest, trafiło go. Drugie trafione. Ja nie mogę, ciężko wyczuć uniki w ogóle. Kurde, weź ty rzucaj w to. Cały czas to jedno oko rzuca. Ale czajek nie mam. Koniec. Się próbuję leczyć, a nie mam czym. Czemu mi trafiasz ty cały czas w to oko jedno? Jeszcze raz. No wiedziałem, że to będzie uciążliwe. Za pierwszym przychodzeniem też, że nie znosiłem tego momentu. Nie pamiętam, ile razy powtarzałem tego busiarza. Najgorszy to jest fakt, że o właśnie trzeba przejść przez tych uciążliwców. Dobra, spróbujmy teraz ominąć tych typów. Ja nie chcę z nim walczyć. Zostaw mnie. Dobra. Jeszcze raz. Jak już się fajnie grało, to ci dadzą kurczę bossa w grze i ci niszczy wrażenia tylko. Dobra, jeszcze raz. Widzę, że ona automatycznie chyba rzuca tym. Ja niepotrzebnie nacelowywałem. Tak. No. Rzucaj w niego! Nie, no stracone wszystkie te duszki, zapomniałem o tym. No niedobrze, gorszy się fragment trafił. Psujący wrażenia trochę. Co ci mam robić, kurde? Panie Jerzy! A! Lecz się. Czemu mi tylko celujesz w te jedno oko? Jest, dobra, jeszcze jedno. Weź mi celuj w drugie oko. Co tu się dzieje z kamerą, to po prostu nie do opisania. Thank you.
Czemu nie trafiasz? Nie no. No nie działa. Czy coś źle robię? O co chodzi? Nie, na pewno nie trzeba go ciachać. Ech. Nie mam się czym leczyć. O matko. Tak jest, jak się na siłę robią dużego bosiarza. Nie znoszę kurczę bosiarzy właśnie. Psują mi zawsze gry wszystkie. Tylko pytanie, dlaczego ona mi nie chce trafiać w to oko? Przecież trafiłem go w oko, a nic mu się nie stało. Kamera żyje własnym, to prawda. To prawda. Lokowanie niewiele pomagało. Z tą kamerą tutaj niestety. Pan Jerzy widzę. Rzadziej się pojawia ostatnimi czasy, ale w formie nadal jest. Pan Jerzy kamerzysta. Daj mi spokój! Co trzeba z tym typem robić teraz? Co ja tu źle robię? Trzeba go trafiać w oczy, tylko coś nie bardzo trafia, nie wychodzi. Znaczy, rzucam w oko i nic się nie dzieje. No jest. Dlaczego w te pozostałe nie chcę trafiać? Rzucaj mi w te oczy. Dobra, to jest. Co teraz? To jest. No i rzucaj teraz następne. Nie wiem, o co chodzi, naprawdę. Nie no, masakra jest to rzucanie. Boże, no traw go, kurde, w to oko, no. Co jest? Ej, no nie działa! Jakaś to jest zasada w ogóle? Czekaj. To jest jakaś zasada tutaj tej walki, moment. Raz. I co teraz? O Jezu, nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem, co trzeba zrobić. Nie pamiętam. Jak ty celujesz, to trafia. Jak celuję, to nie trafia. Nie pamiętam, co trzeba zrobić w tej walce. Kurde, no.
Jak to ominąć? Jaka jest zasada tych oczu? Czekaj. Jedno trafiam i co tu się dzieje? Drugie trafiam. On to otwiera potem. Czemu nie chcesz trafić to oko? Dobra, czy ktoś pamięta jak zrobić, co tu, o co tu chodzi w tej walce? Bo ja nie mam pojęcia, nie pamiętam. Tu nie mogę trafić w ogóle. Dlaczego on nie chce rzucić te pozostałe oczy? No strasznie irytujące to jest. No trafię tylko w te, z tej strony. Dlaczego? No weź go traf te pozostałe. Nie, nie wiem, nie wiem. Poczekaj, zróbmy ręcznie. No ręcznie w ogóle nie działa. Dlaczego? No co jest? Odbija się w ogóle. Trzeba trafić automatycznie tylko. A teraz to się stało? To on się zbugował? A ja nie mam szans rzucić tak we wszystkie naraz, bo... Musi mi wrócić ten cały... Bumerang. Och. Bugował się. I bardzo dobrze. Bo siarze powinni się zawsze bugować. To teraz... No nie działa. Nie, no nie wierzę. Co tu się dzieje? Nie, dobra, boss się zbugował, to jest plus. To trzeba na plus zaliczyć ogromny. Bo nie chce atakować, bardzo dobrze. Może on chce porozmawiać, no nie wiem, może podejdziemy porozmawiamy. No, ja bym bardzo chętnie porozmawiał zamiast walczyć. Nie znasz takiej, kurczę, sekwencji tego typu. Ale przynajmniej się mogę napić. Musisz zaznaczyć cztery oczy za jednym zamachem. Cztery oczy, zaznaczyć cztery oczy za jednym zamachem? Kurde, moment, zaraz zobaczymy. Słabym punktem Krakena są jego oczy. No to niewątpliwie już wiemy. No widać z kilometra, że wiadomo w co rzucać. Niestety masz aż 4 i nie uda ci się wybić ich wszystkich przy użyciu pojedynczych ataków. Aby tego dokonać, musisz użyć zbawienia, czyli naszego bumeranga i zablokować wszystkie 4 cele naraz. Powyższy obrazek. A, dobra, to dzięki za poradniczek. No dobra, jak to już nam się zbugował, to zróbmy, spróbujmy to zrobić. Czyli tak. Zaznaczamy 4. Naraz, tak? Dobra. I co teraz? Mam nadzieję, że koniec zaraz będzie. No biedne się zasłoniło.
Ja sobie zbiorę to. Albo i nie. No dobra, poszło jakoś, na szczęście. Dobra, dzięki koniu fan za uratowanie streamka. Nie znasz takich sekwencji tego typu. Także możemy eksplorować dalej sobie. Jakoś poszło, na obrazku, na oczach są takie... Tak, tak, no lokowania tych, na przeciwnikach. Teraz będzie płakał, no i bardzo dobrze. Bosiarz niech płacze, kurczę. Nie szkoda mi. A tu jest skrócik. I to jest to, co się widziało poprzednim razem, jak się zastanawiałem właśnie, jak tutaj dojść. No to właśnie tak. Ale spoko, później jeszcze nas czeka kilka warg niestety irytujących z bosiarzami. Tutaj to było nic. W porównaniu z tym, co się będzie potem działo w grze. Co najmniej jeszcze dwóch bosiarzy, takich mega irytujących będzie do powtórek. Niestety. Duszki tutaj przepadnięte. I tak, to będzie dobra zabawa dla nas obojga. Jak sobie życzysz? O, zadbaj o to, by było słychać ich krzyki jeźdźcze. I coraz bliżej na statek, a na statku niestety bosiarz. Więc nie wiem, czy to będzie na tym streameczku. Tam 2,5 godziny już w sumie jest. Więc... Niezbyt pożądane miejsce, prawda? Niczego się nie nauczyłaś? Pozory mylą. Poza tym rządzę nigdy nie zjawiają się w spodziewanym... Spoko, nawet nie wiedziałem, że tak można zrobić. Dobrze, że ktoś te poradniki pisze. Pojęcie grzechu to jedna rzecz. Pojęcie rządz to zupełnie co innego. Szczególnie w ludzkim wydaniu. Rozumiem. To jest ciężka robota, pisanie poradników i lichły ten, niezbyt wysoki pieniądz tego. Pożądają wszystkiego. A roboty mnóstwo przy poradnikach jest. Są tak niebezpieczne. Zbyt niebezpieczne, pani? Nie ma czegoś takiego. O, wiedziałem, że tu będzie coś. A! Troszkę potrąciło. O, to od razu statek już mamy. To czekaj, czekaj, bo tutaj ja kojarzyłem, że jeszcze jedna lokacja będzie gdzieś tu przy tym statku. Ale widzę, że od razu teraz statek będzie. To znaczy, że co? Że teraz będzie już taka prawdziwa walka z bossem niestety. Taka już takim spaskiem na dole ekranu. Taka prawdziwa walka z bossem. I można rzucać i ginąć w nieskończoność. Nie było czasu myśleć w ogóle, co tu porobić. Znaczy, powiem tak, no skakałbym w nieskończoność, gdybyś nie zbagował, bo coś, ten boss się zbagował. Ewidentnie dlatego, że przestał atakować. Czy tak miało być? Czy to był bug? Wyglądało jak bug. Nagle przestał atakować i się nie ruszał. Wyglądało jak błąd z mojego punktu widzenia, ale może tak miało być, no nie mam pojęcia. Nie pamiętam za bardzo tej walki. Ale wyglądało to trochę jak bug. Tędy, no niestety, dobra, no ewidentna arena do walki z bossem, proszę bardzo. Tu jest podpis taki wielki, powinien być neon, bosiarz. Wielka arena do walki, zaraz będziemy tłuc. A ja mam tylko jedną uzdrawiajkę niestety. Także pierwsza runda będzie pewnie przegrana. Czy domyślasz się, czego pożądamy? Czego można jeszcze pragnąć w tym zniszczonym świecie? Hakery z Anonymousa pomogli, tak? No ciekawe. To był miniboss, tak, tak. Czemu zawdzięczamy te wyjątkowe... Bo nie ma paska. Teraz jest boss z paskiem, prawdziwy. Spotkaniem z jednym ze słynnych jeźdźców. Przybyłam w jednym celu. Musimy uciekać się do przemocy.
Zasłużyłaś już na nasz szacunek. Nie interesuje mnie wasz szacunek, tylko wasza głowa! Przestań, Furio. Nie jesteśmy barbarzyńcami jak reszta. Nie, nie musimy się znów spotykać jako wrogowie. Powiedzcie to Radzie z Popielonym. Nie ma jej tutaj. Zamiast tego powiemy tobie. Królowo jeźdźców. Potężnej, dzierżącej esencję płomienia. Gwiazdę i swój słynny ba. Nie odwrócicie mojej uwagi. Co tutaj się robiło z tym bosiarzem, to ja nie wiem już też. Często rozprasza, kiedy żyje się w kłamstwie. Sądzisz, że jesteśmy naturalnymi wrogami. Czy musi tak być? Znamy naszą rolę we wszechświecie. Ciekawe, czy ty kiedykolwiek zastanawiałaś się nad swoją. Jesteś jeźdźcem. Ale dlaczego? Sama wybrałaś taki los? Jeśli tak, to czym się kierowałaś? Zamknij się i walcz! Nawet nie wiesz, dlaczego walczysz, prawda? Czy walczysz dla swoich braci? Oczywiście, że nie. Twoja wrogość wobec nich jest dobrze znana. Jak walka z duchem? Nie wiem, nie pamiętam, co tutaj się robiło. Ja jakoś tak wypieram raczej z pamięci walki z bossami z grach zawsze. To są zazwyczaj najmniej przyjemne momenty dla mnie. Póki było ci to na rękę. Nie, nie, nie. Widzę w twoich działaniach twoje własne żądze. Żądze władzy i przywilejów i ochrony przed nieuniknionym upadkiem Nephilim. A to wszystko czyni z nas sojuszników. Prawda? O, i mogłoby się skończyć, ale niestety się nie skończy. Poddaj się, Furio. Śmierć? Co ty tu... Co wy wszyscy tu robicie? Czy nie jesteśmy czterema jeźdźcami? Przybyliśmy potwierdzić, że misja została zakończona. Misja? Pozostałe Czechy zginęły z mojej ręki. Śmierć zdołał uwolnić wojnę i oczyścić jego imię. A co najważniejsze, ujawniliśmy wielki spisek. Jaki spisek? Niebo i piekło potajemnie ze sobą współpracowały, by rozpocząć apokalipsę wcześniej niż ktokolwiek by tego chciał. Rada z Popielonych wysłała nas razem, byśmy siali spustoszenie po obu stronach. Równowaga zostanie przywrócona, a niegodziwcy ukarani. Twierdzisz, że to wszystko... Mamy zdetronizować władców każdej ze stron. I aby uhonorować twoją niezachwianą lojalność wobec sprawy, Rada zarządziła, że właśnie ty będziesz przewodzić jeźdźcom. Ty, Furio, wprowadzisz ziemię w zupełnie nową epokę. Oczywiście. Wreszcie wszystko zaczyna mieć jakiś boski sens. Tak? Pani, czy nie otrzymujesz w ten sposób... No, Kalden, dokładnie, tak. Teraz też słucham. Zapomnij o przeszłości, siostro. No inaczej brzmi ten dubbing, to inaczej. Tylko po to, by ci służy. Całkowicie inaczej odegrane postaci niż w oryginale. Niech się spełni twoje... Nie jestem takim, kurczę, pazurem soczystością, co w oryginalnym voice actingu, to prawda. To nieprawda! Co? Warto było spróbować. Wydaje się wam, że tak dobrze mnie znacie? Czy nie tego najbardziej pragniesz? Sprawować władzę tak, jak tylko chcesz? To, co było iluzją, wkrótce może się stać rzeczywistością. Jeśli zignorujesz to, czego chcą inni i skupisz się na sobie. Koniec końców, to jest twój wybór. Więc wybieraj. Trzeba było myśleć, zanim kazaliście im klękać! Dobra, nie wiem, co tu się robiło. Na razie tradycyjnie to poróbmy. Wyjątkowo szczodra, acz jednorazowa propozycja, Furio. Nabierz rozumienie, przyjmij. Czekaj, bo mam nieodpalone moce swoje. Moment.
początku harujesz na rzecz innych, jesteś zwykły. Przyłącz się do nas, a wtedy wspólnie będziemy pociągać za sznurki. A, nie mam czym. Razem moglibyśmy stworzyć świetny duet. Celebi. Nawet jeśli poniesiemy klęskę, zawsze będziesz się zastanawiać, co by było, gdyby. Dlatego oszczędź sobie tej katorgi i dołącz do nas już teraz. Przestań tracić czas na zabawy z demonami. Sami jeść trzeba. Jeśli niechaj spadną ostrzelenią. Przyłącz się do nas, Archanio. Będziesz ją mieć w zasięgu. O, zrąbał się ten. Przez chwilę podkład. Dubbing. Dwie kwestie nakładały. Dodatkowo Waś nie brzmi jak taki cwaniaczek i żartowniś. Oryginalny brzmi o niebo lepiej. Nawet szans dorównać paktowi z nami. Nie słuchaj! Możemy przywrócić twoim słodkim aniołkom chwałę. Tak, jeśli ochronisz nas przed tą straszną kobietą. Uzielu! A czy nie byłoby wspaniale wrócić do bram nieba, prowadząc znów niezliczone zastępy... No i przekabaci kobita chłopa, no. Niestety. I przywrócić prawdę oraz prawość temu zbrukanemu miejscu. Twoją prawdę, Archaniele Uzielu. Z twoim dowództwem. Czyż nie byłoby cudownie? Siódmy Legion. Żywy i w pełni sił, przywracający chwałę. Nasz układ jest nieważny. Nie, Uzielu! Czy nie będzie wesoło? No i masz, i masz. Dwa paski. No, ulubione moje, kurde. Jeśli wiesz, co to znaczy walczyć w imię kogoś innego niż ty sama! Władza absolutna sprawia. Nie wiem, czy to nie jest teraz moment. Żeby skorzystać ze ski naszej. O, to niewiele dało w sumie. No to trzeba ją utłuc przede wszystkim, skupić chyba na niej. Teraz. Aha, ona się cały czas blokuje, czyli typa trzeba teraz chyba tłuc, tak? Nie, no nie potrafię... O! No i od nowa, kurde, nie potrafię wyczuć tych uników za bardzo. Zawsze za wcześnie robię unik. Więc cios z lekkim opóźnieniem. Biedna moja spacja, już mi szkoda te spacje bić, niestety. O, jaki kawał. Znaczy, no kawał, no dobra, nie taki kawał, ale od nowa wszystko. Huh?
No już czeka. Kurde. No nie potrafię wyczuć tego, w którym momencie unik. Teraz atakuje. No zaatakuj. No i masz. Zawsze ten jeden cios i wejdzie. Znasz to uczucie? To, które właśnie cię ogarnia? Oto prawdziwe żądze. Przyjemne, nieprawdaż? No zawsze zada jeden cios, nie potrafię go kurde uniknąć. Dobra. Da się to pominąć? Ojej, nie da się tego pominąć? Niechaj spadną ostrza niebios. Nie, nie da się cutscenki pominąć? To by powinno być karalne. Nie da się, kurde. Bez jaj, naprawdę się nie da cutscenki pominąć. Czy się da? Da się! Enter, kurde. Bardzo wygodnie. Władza korumpuje. Lecz władza absolutna sprawia. Będę musiał składzić dziewczynę. Jak przydzwonił. Ała. Dlatego oszczędź sobie tej katorgi i dołącz do nas już teraz. Niech się zmieni. Twoja ofiara nie pójdzie na walkę. Chwała niebu! Kurde. Jednorazowa pozycja, Furio. Nabierz rozumu i ją przyjmij. Więc jest do niej. Twoja ofiara nie pójdzie na marne. Chwała niebu! Ała! Trzeba było więcej punktów żyćko, kurczę, wpakować. Ja nie mam refleksu do takich rzeczy, kurde. Przydzwonił, można powiedzieć. Dobra, ała. Jedno jeszcze. Twoja ofiara nie pójdzie na marne. Chwała niebu! Znasz to uczucie? Nie mogę teraz leczenia użyć. Ja nie mogę pod sam koniec. Za mało punktów żyćko poszło. Bo te obrażenia mi nic nie dadzą, jak ja nie potrafię, bo nie mam takiego refleksu, uniknąć ciosu niestety. Ale chyba bez tych opowieści. Co ja przegapiłem? Jakich powieści? No powieści, koniufa. Przestań tracić czas na zabawy z demonami i twórcami, jeśli żyjesz. Jeśli żyjesz, to już kolejny dowiesz, że twoje potęgi
Przyłącz się do nas. Będziesz ją mieć w zasięgu ręki. Mogłybyśmy razem zdziałać, gdybyś nie była tak przeklęcie uparta. Nie, no kurde, pobiła mnie. Czas na miałeś zabawy z demonami i kurcami jeszcze. Jeśli rzeczywiście chcesz do mnie z tej kręgi, przyłącz się więc do nas, a będziesz ją mieć w zasięgu. Moja ofiara nie pójdzie na walkę. Chwała niebu! Harujesz, no. Jesteś zwykłą. A tym zbawieniem? Nie, zbawienie to ma malutkie obrażenia, to nic nie robi, koniu fan. To jest takie bardziej przedmiot pomagający w eksploracji, jakiś uaktywnianiu rzeczy. Jak mamy to zbawienie, to ono zadaje 35 obrażeń plus 22, to no, to jest bardziej taki przedmiot pomocniczy. Więc bije się tymi. Walka jest prosta ogólnie, tylko niestety wymaga refleksu i dlatego dla mnie jest trudna. Zadaję dwa takie ataki charakterystyczne. Jestem w stanie uniknąć tylko jednego. Drugiego już nie unikam. No, za szybko po prostu się tutaj wszystko dzieje. Dlatego to jest mój problem, a nie z bronią. No, jednego unikam i zaraz zada mi drugi, którego już no, nie potrafię go uniknąć. Nie jestem w stanie tego drugiego uniknąć. Za szybko jest dla mnie. Nabierz rozumu i ją przyjmij. Jeden unikam i drugiego tej riposty już kurde nie jestem w stanie. Gardzisz naszą szczodrością, choć zadajemy się z aniołami. Czujemy się urażone. Ała! Władza korumpuje, lecz władza absolutna sprawia, że obłudnicy obracają się w proch. Jestem twoją skórą! No co za... Razem moglibyśmy stworzyć... Nie, jeszcze ten ci typo przychodzi z dzwonem. Siódmy legion znowu zwiedził się przez morza! Hała. Jestem twoją skupą. Nawet jeśli poniesiemy, zawsze muszę zastanawiać, co by było, gdyby.
Dlatego oszczędź sobie tej katorgi i dołącz do nas już teraz. Ostatnie ostrzeżenie jeszcze. Poddaj się, albo spadnę na ciebie straszliwy gniew niebios! Nie, chłopa to w ogóle nie potrafię ogarnąć. Przestań tracić czas na zabawy z demonami i twórcami jeszcze. Jeśli rzeczywiście chcesz dowieść do swojej potęgi, przyjmuj się do nas, a będziesz ją mieć w siłę ręki. Ustąp, samolubną łajdaczko! Nie chcę cię zabijać! Nie, no dajcie już spokój, kurde. Jest, dobra. A, dobra, dość bosiarzy na dzisiaj. Może chyba cięcie po tym. Kto dał wam moc wskrzeszania zmarłych? Przyszedł i przydzwonił, dokładnie. Stało we wszechświecie. Ci, którzy mają największą władzę, zawsze pragną jej jeszcze więcej. Rządze są wieczne. A kto konkretnie? Wiedz jedno. Ten ogień spoko, bo jeszcze chwilę się piecze. Tak, tak, no dlatego właśnie w magiczne obrażenia pakowałem też, żeby były te czasowe obrażenia leciały w przeciwników. Powiedz! Uczestnicy tej gry sami się w końcu ujawnią. A co jeśli wyjawię ci coś jeszcze cenniejszego? Hmm? Oszczędź nas, a powiemy, gdzie znajdziesz inny grzech. Zazdrość. Dlaczego miałybyście to zrobić? A dlaczego mielibyśmy chronić tego jęczącego tchórza, hm? Zazdrość. Jego nie trzeba pokonać. On był przekabacony przez tę babę. Nigdy nie przeżyła. Pani baba go przekabaciła i on teraz wróci do normalności chyba. Bardziej żałosny. Więc był opamięta się po prostu. Doprowadź mnie na skraj schronienia. Otrzymasz to, czego pragniesz. Atrakcyjna oferta. A? Ale mam dość tego, że wciąż drwicie z mojej inteligencji. Sama znajdę resztę grzechów. Waszą istotę stanowiła bezdenna pustka, której nigdy nie można wypełnić. Rozczarowujące. Shack my whip. O, widzisz, chłop się opamiętał już. Zakończ to. Jestem gotów. Nie wydaje mi się. Pani! Wizje władzy podsuwane przez rządzę są upajające. Szczególnie jeśli wypełnia cię żal. Wykroczenie Uziela można wybaczyć. Raz. Teraz lepiej rozumiem, co się stało z ziemią i o jaką stawkę toczy się gra. Martwy mi się nie przydasz. Jeśli mamy wszyscy przetrwać, trzeba zawrzeć sojusze. Sojusz? Z nim? Nie, nie wiem, co powiedzieć. Że mi się odpłacisz. Mogę tylko potrzebować. Moje słowo nie jest wiele warte, ale moje życie należy do ciebie. Na pewno się dowiesz, jeśli odkryję jakiś spisek przeciwko tobie. Czy byłam właśnie świadkiem litości okazanej plugawemu aniołowi? Garnął się do nabicia twojej głowy na pal. Jesteś obserwatorką czy nie? Powinnaś lepiej się spisywać. Dostanie po dzwonku, jak drugi raz zdradzi. No. I we mnie. Już nie będzie tak donośnie miał, donośnie mówił takim basowym głosem wtedy. I nie spodobało mi się to. Nie, chyba będzie dobry. Czy chcesz się stać? Chyba... Tego właśnie mam się dowiedzieć. No i znów czarny ekran. Wczytywanie, na szczęście.
I nową moc dostaniemy w tym razem znów. Naprawdę bardzo ciekawe. Z każdym wyzwaniem ujawniasz większą głębię. Czego chcesz? Oboje jesteśmy boleśnie świadomi, że historia obarcza nas nieskończonym korowodem stworzeń w żałosny sposób skupionych na jednym tylko celu. Ale te stworzenia są, o ironio, całkowicie pozbawione znaczenia. Do rzeczy, władco podziemi. To po prostu zaskoczenie. Nie, miła odmiana. Zobaczyć coś, co zmierza w przeciwnym kierunku. Zaczynasz sobie zdawać coraz większą sprawę ze wszystkich skaz, które cię zawsze pętały. Skaz? Chcesz, bym je wymienił? Nie, dziękuję. Ostatnio dużo przeszłam i wiem, że jest ich sporo. I właśnie z tego powodu otrzymasz to. O! Mnóstwo było tych fioletowych miejsc niedostępnych wcześniej i w końcu będą dostępne. To drży w mojej dłoni. Nie rozumiem. Mam dokładnie, nareszcie. Nareszcie ta fioletowa. Kiedy i jak z tego korzystać? Nie, poczekaj! No, bo dużo tych miejsc fioletowych. Dużo ścieżynek się teraz pootwiera. Będzie taki fajny moment do eksploracji. Esencja energii. 8 plus 6 obiektować formę energii. Dobra. Mamy 6. No tak, mamy ogienek. Mamy błyskawice. Mamy tę energię. I tutaj pewnie teraz jakaś brońka też nam wskoczyła do tego. Młot pogardy teraz jest. Jest młot pogardy. On 85 plus 55. Czy lance jest na razie najsłabszą brońką? Nie, a to młot jest najmocniejszy jednak. Lanca jest. Drugi jest łańcuchy. Ten młotek. Zobaczmy, jak bije młotek. Jak ty bijesz, pokaż. Wolno. To nic. No, a jak już przy fasoli, to dobrze. To może by tak do tego, czekaj. Ja tej lancy rzadko używam, widzę. Teraz poużywamy trochę sobie młotka. To może by tak. To wyposażenie zdjąć. Mogę to zdjąć, czy nie mogę? Mogę, wyjmij, dobra. I do młotka to włożymy. To wyposażenie, oto. Dawaj. Ten młotek będzie mocno bił. Duszki sobie pozwolę. Powyjmować. Punkt atrybutu. Jest. No zdrówka polecimy. Kurczę, brakowało w tej walce teraz zdrówka, niestety. Jak to teraz obrażenia lecą? Na 69. O, to takie bonusowe bardzo. Najlepsze obrażenia doleciały. Polecimy w to. W ten sposób. Tutaj dostaliśmy esencję energii. No tak. Kataklizm, mota pogardy. I jeszcze zostanie jedna. Jaka była ostatnia ta esencja? Nie pamiętam. To była kuleczka. Pani kuleczka. To będzie ostatnia energia. Czy to będzie ta fioletowa? Nie, to będzie chyba ostatnia. Dobra, to tak. Idziemy do Wulgrima. Oddajemy mu duszki. Witaj. Co ty masz? Masz nową zbroję, czy nie masz nowej zbroi? Zbroja energii. Okej. Okay. O, bug mamy, proszę bardzo. Nieprzetłumaczone się zdarzyło. Even light is destroyed by the force emitting from the elemental armor. Zbroj energii, nie przetłumaczyli. Albo przetłumaczyli, tylko bug się włączył w jakimś tamtym sekcji w grze. No proszę bardzo. Zbroja burzy, to tego nie będę teraz kupował. Tutaj nic nowego nie ma. Przekazujemy duszki na ulepszenia. To będzie dobra zabawa dla nas obojga. No i jest, 308 udało się. Czas na hero. Idealnie koniufanie odebrałeś. To zdrówko Jasiek wleciał. Z Jasiek u mnie ten kufel. Akurat chciałem sięgać, także teraz sięgnę podwójnie. Zdróweczko, zdróweczko. Łyk herbatki zawsze pomoże. Jak sobie życzysz. I dobra, mamy poziom. Do zobaczenia wkrótce!
Gdzie teraz? Kusi w zdrowie tutaj wrzucić. Na 73 siła obrażenia fizycznego. Albo dawaj tę siłę. Może do 100% się uda te obrażenia porobić. Zobaczmy. To byłoby na 70, dobra, 73. A, jeszcze jeden. No tak, jeszcze... Połowa? Mniej więcej połowa jeszcze jest. Także młotek sobie na razie zostawimy i teraz proszę bardzo. Jak się teraz będzie naszego bumeranga używało, w końcu może się dostać w te miejsca. Elegancko, jest ich sporo w różnych tych, w różnych rejonach. Obszarów poprzednich też. Na samym tym statku jeszcze zostało tam coś do zebrania, widziałem. Czekaj, czekaj, ja ci nie przeszkadzałem duszek wszystkich. Moment. To będzie dobra zabawa dla nas obojga. Teraz. Jak sobie życzysz? O, zadbaj o to, by było słychać ich krzyki jeszcze. Nic. Trzecia godzinka w sumie mija. Nie wiem, czy nie zrobimy sobie cięcia i przejdziemy na Alexa. Może to będzie dobry pomysł. Dobra, tu trzeba wskoczyć. Tam coś jest. A tutaj to co? To teraz już mogę tutaj zbierać się w kulkę? Tak! Tak! To jest teraz kuleczka. Ale jest spoko umiejętność. Trochę przypomina mi cameo. Nie wiem, czy kojarzycie w ogóle taki tytuł. Zapomniana już gra zupełnie chyba. Z Xboxa 360 ze startowego okienka. Cameo. Całkiem była spoko. Płonące szczątki kolejne. Jest tutaj trunisko. A, czy to kuleczkę dostajemy teraz? To faktycznie dużo miejsc się teraz tutaj otworzy przed furią. No. W ogóle fajny efekt jest zrobiony z tą kulką. Ładnie to wygląda. Nigdy nie będzie domeny władcy podziemi. Anielski artefakt. Czas znaleźć. Ja chyba powinienem pójść te. Jesteś cameo sztos była. Fajna była cameo. Mam nawet w pudełku gdzieś to, bo pamiętam, że kupowałem to. W każdym razie zdaje się, że. Ale nigdy tego nie przeszedłem. Była za trudna dla mnie od pewnego momentu. Pamiętam, że to nie była łatwa gra. Jak bardzo zmiękłam. Coś mi tam przeszkadzało. Te platformowe elementy oczywiście mi przeszkadzały. Ale była bardzo ładna. Cameo było bardzo fajne, bardzo ładne. Takie pokazujące na wstępie. Bo to chyba, nie wiem, w 2006 roku wyszło? Jakoś tak. Wiem, że w pracy wtedy kolega bardzo lubił cameo. Opowiadał codziennie, jak to grał. A tutaj będzie... Aha. O wow, to czekaj, to trzeba zrobić... W ten sposób, dobra. To mi trochę przypomina też tego Metroida. W Metroidzie też tak się sterowało. Zamieniało się w kulkę. Bo wystarczy tutaj, nie? Tak. Chodzi mi tylko o to, że dostrzegłam zmianę. Myślę, że to naturalne po tym wszystkim, co przeszłaś. Co masz na myśli? Chyba nie muszę ci przypominać, że dobro absolutne... To była końcówka 2005 jeszcze jakoś. No tak, bo to chyba był tytuł startowy nawet. Jedno i drugie to wymysły ludzi. Faktycznie, bo 360 pod koniec 2005 wyszła. To właśnie dlatego dalej istnieje. Ach, czy to twoje ględzenie do czegoś zmierza? Niebo i piekło to też nie są byty absolutne. Jeśli spojrzeć z odpowiedniej perspektywy, to po prostu dwie przeciwne siły walczące o władzę nad tą smętną kulą. Pamiętam, jeszcze było Project Dark... tak, to chyba przeszedłem nawet. Jak tak po latach w ogóle spojrzałem na tę grę, to strasznie plastikowo wygląda, a mi się to tak podobało kiedyś. Byłem pod wrażeniem w ogóle tej gry, wizualnym. Jak to przechodziłem, Perfect Dark Zero.
To Perfect Dark Zero było, teraz jest robiony... A, Perfect Dark Zero, no właśnie. Teraz jest robiony sequel. Ciekawe, kiedy to wyjdzie. Ale ja byłem kiedyś bardzo pod wrażeniem tej gry wizualnym. Ona się tak bardzo zestarzała wizualnie, w tym gorszym znaczeniu niestety. Gameplayowo też. Ale fajnie się grało w Perfect Darka. Też jakiś super wielki hicior to nie był. No ale na premierę się wtedy łykało, co tam wpadało na konsolę. Też to miałem kupowane. Chyba jeszcze gdzieś mam pudełeczko z tym. W sumie to można rozwalać tym młotem przecież. Właśnie. Obie listopad 2.5. Czy to były startowe tytuły? Na start konsoli razem z konsolką wychodziły. No tak, bo w USA wyszła w 2005. W 2006 to... Dopiero później ma dostępna, nie wiem, czy w Europie, czy u nas. Nie, u nas to jeszcze później chyba. W 2007 chyba, bo Gearsy wyszły w 2006. A ja pamiętam, że rok po premierze zagrałem w Gearsy. Jak już miałem swój egzemplarz. A kupowałem z polskiej dystrybucji Xboxa, więc to musiał być 2007. Kurde, ile miejsc tu się teraz pootwiera, wow. I w pozostałych rejonach też. Czy to będzie wszystko? Chyba będzie wszystko. A nie, tam przecież jest. Jak tam się dostać? Nie wiem, czy to teraz się tam dostaniemy. Chyba, że jakoś z góry przelecieć. Czekaj. Będą eksperymenty teraz. Momencik. Oj, nie. Nie da rady w ten sposób. Jakoś inaczej się będziemy dostawać. Z drugiej strony chyba. Tam widziałem przejście. Viva Pinata pamiętam. Koleżanka moja w pracy wtedy bardzo uwielbiała Viva Pinatę, zmaksowała ją, zrobiła calaka i była taka sytuacja, że skasowała sobie save'a i grała od początku, bo już nie miała co w tej grze robić. Porobiła wszystko, co było do zrobienia i na zupełnie nowym save'ie grała. Po raz kolejny zmaksowała tę grę po parę razy. Pamiętam, że tak. Pozdrawiam serdecznie Anię. Pewnie tego nie ogląda, ale... ale zmaksowała po prostu Viva Pinatę na wszystkie strony. I opowiadała o tej grze. Ale kawał się trzeba cofnąć. Ojejku, naprawdę? Aż tutaj? No, poszukajmy Wulgrima w innym miejscu, żeby tak nie chodzić ciągle stąd. Banjo-Kazooie też, ale to już później. Banjo-Kazooie, słynny tytuł od Rare. Rare, który się strasznie rozwodniło teraz. Nie wydają jakoś takich gier dużych, głośnych, jak to kiedyś. Banjo też grałem, ale jakoś tak mi nie wpadło. No, to też była taka troszkę platformówkowa rzecz, więc nie za bardzo mi to wpadało w gusta. Ale bardzo ładnie wyglądało Banjo. Miało charakterystyczną oprawę artystyczną, bo to było tak... Ni to było kwadratowe, ni to nie było kwadratowe, ale ta oprawa była tak bardzo nietypowo stylizowana. Oj, świetnie. I gdzie teraz bym to powtarzał? Nie, dobra, trzeba znaleźć szybko tego Wulgrima kolejnego. Niepotrzebnie sprawdzało się tamtą znajdźkę jedną.
grało się Halo 3, Fable 2. Fable 2 to moje ulubione Fable chyba jest. Ojejku, ja przeszedłem tę grę dwa razy. Mega mi się podobało Fable 2. Jedyneczka w sumie też, ale bardziej chyba dwójka mi się podobała. Bardzo miłe wspomnienia. Halo 3, no to wiadomo, grało się grało. I oczywiście na ostatni wyścig Warthogiem, znaczy nie, to nie wiem czy to był ostatni czy nie ostatni, pod koniec gry jakoś, zawsze oddawałem kumplowi, jak graliśmy w koopie, że on prowadzi, ja tego ustrojstwa nie prowadzę w tym pościgu na końcu. To nie dość, że to było na czas, to jeszcze się waliło wszystko, cała plansza. Masakra był ten wyścig ostatni tam. Ale Halo było fajne, trójeczka była bardzo fajna. Gears oczywiście się też grało w koopie parę razy, Halo też się grało w koopie. Fajna generacja to była. Dużo fajnych gier wyszło. Tak! Skupiając ich uwagę na tym żałosnym konflikcie, daje się szansę większej części wszechświata na zachowanie czystości. Kiedyś to było, teraz to nie ma. To dokładnie. Ciekawy sposób na zachowanie równowagi. Szczególnie w przypadku tak potężnych istot. Tak, to bardzo ciekawe. Dlatego gdyby ogarnęły cię wątpliwości, byłoby to dla mnie zrozumiałe. Dłamek uzdrowienia. O kurde, ten motek jest wolny. Bije mocno, ale jest wolny. Ja pamiętam Overlord, świetna gierka, uwielbiam to zgraju. Ojej, ale przypomniałeś tytuł, mi się bardzo Overlordy podobały. Tam kilka części nawet wyszło, ale chyba najmilej te pierwsze wspominam, bo była najbardziej świeża. Tak, grało się tym złym i miało się tych minionów śmiesznych. Overlord był spoko, taka nietypowa bardzo gra, taki troszeczkę niby, no nie no, może za daleko posunięte porównanie, ale klimaty Dungeon Keepera nieco. Takie prześmiewcze też trochę, z tym złem takim charakterystycznym. Oj, Overlord był dobry. Padniesz? O Jezu, przyjdzie tutaj, chodź tu. Niestety. No nie no, nie sposób mu zadać tym młotem, za wolny. Nie ma tak klasycznym baci. Robię zadanie z Polaka. Oho, poważnie się zaczyna. Świetnie, nawet sztuczek się nauczył. Come on.
No nie. Wszystkie leczajki na typa jednego zwykłego. Dobra, idź stąd. Jedynka i dwójka bardzo przyjemne, miejscami trzeba było się nagłowić. Od tej youtuberki. Chcecie treść zadania usłyszeć? No nie wiem, czy będę chciał usłyszeć treść zadania. Przypomnij mi to czasy szkolne, których nie chcę sobie już przypominać. W jaki sposób sztuka realizuje założenie. O, nie chcę tego czytać, Bundziak. Zadań domowych. Tak naprawdę, i w czym problem, Bundziak? A, najgorszy problem, brak chęci. Nasz wielkooki koleś. Najgorszy z problemów. Spróbuj nie krzyczeć jak dziecko. Ty spróbuj nie zginąć. No tak, kogo tu mamy? Tylko nie jeszcze raz! Nie chcę z nim walczyć, naprawdę. A, poszedł sobie, dobrze. Ale jeszcze wróci. Niestety. Musimy. Tak! Teraz! Bo muszę przeczytać tekst na 300. Wow! Przeczytać tekst na 3 strony. Kurde. Kto by to pomyślał? Internet masz, kopiuj, wklej. Ja za swoich czasów tak dobrze nie miałem też. No dokładnie, kurde. Nie było tak prosto. Trzeba było albo robić, albo kombinować inaczej. O nie, że dało się ściągnąć łatwo. Ściągi były, tylko że na innej zasadzie. Ej, dobra, coś mi poleciał znów framerate w grze. Nie, z transmisją jest ok. Strasznie spadły klatki, co to się ten podziało. I trzeba skoczyć do dziury. No tutaj nie ma innej możliwości teraz. Ej, ale z frame rate spadł. Co o co chodzi? Miałem w DS3 grać. Nie ma DS3. Lekcje najpierw. DS3 to będzie w nagrodę. Jak będą lekcje odrobione. Spoko. Ja nie odrobiłem lekcji. Grałem w gry. Nie róbcie tak, dzieci, bo później nic dobrego z tego nie wychodzi. Nie, kurde. Co tu się stało z tym, z klatkarzem? Ej. No nie jestem w stanie... Ile tutaj jest klatek? Za 30 teraz mam. Co tu się wydarzyło w ogóle? 30 FPS, o co tu chodzi? Encyklopedię, świat wiedzy się. Jezu. Pamiętam świat wiedzy. Jeszcze gdzieś to na strychu u rodziców leży, kurczę. Zeszyty co tydzień wychodziły. Segregatorki się kolekcjonowało. Chyba z 6 segregatorów tego mam. Świata wiedzy.
Ej, dobra, coś się porąbało, mam 30 klatek. No nie da się, nie mogę grać w ten sposób. Co ja zrobiłem takiego? Moment. Nie chcę teraz wychodzić, bo będzie checkpoint daleko. Znajdźmy Vulgrima. O co tu chodzi? A młody Grzegorz miał za kola? Jakiś tam Grzegorz gdzieś na świecie na pewno miał za kola, no. Są i takie przypadki, chociaż pewnie rzadkie. Raczej Grzegorzom się za kola nie trafiają, z tego co słyszałem, czytałem. To są już takie, to są fakty. Naukowo stwierdzone. Ale pewnie jakiś tam się wyjątek trafił gdzieś na świecie. Jeden dzień życia już za kola. Pierwszy dzień. Na szczęście nie muszę się tym przejmować, bo to nie o mnie jest teraz mowa. Ale no jakiś nieszczęśnik na pewno się trafił za kolami. Ej, dobra, przydał się czek, bo nie mogę tak grać. Gdzie tu Vulgrim jest? Chodzi o Grzegorza, numer... Tam ci gdzieś na pewno machnęła jakaś cyferka, Bundziak, bo chodzi o ten numer obok. To raczej na pewno. Czy to jest easter egg? I to jest od ciebie numer? Do ciebie numer? Trochę za długi, nie? Ale dobrze celujesz, to jest easter egg. Taki drobny easter egg na tym skromnym kanale. Ej kurde, się nie ma czym leczyć teraz tego, moment. Tam idziemy. Cyfr, bądź jak dzwoń. Nie, telefon rozładowany, wiecie jak to jest. No, aż za dobrze wiem jak to jest. Teraz przynajmniej wiem, żeby do ciebie nigdy nie dzwonić na telefon, jak będzie jakaś kiedykolwiek okazja, bo wiem, że będzie nieodebrane połączenie, bo telefon rozładowany. Ej, dobra, no tragicznie się... Co tu się w ogóle stało? Dlaczego mam 30 klatek teraz w grze? Co jest? Sąka. Dlaczego się włączyła synchronizacja? Nie jest to samo. No, kurde. Czemu się włączyła synchronizacja? Ojej, od razu lepiej, ojej, aż człowiek odetchnął. Dobra, 90 jest. Nie wiem, za moich czasów to telefon 2 tygodnie trzymał. Faktycznie tak było. Miało się Nokia. Czasem się zapominało o tym, że ładowarka do tego telefonu była. Raz naładowałeś i zapominałeś o tej ładowarce. I jak trzeba było ładować, to się szukało ładowarki. Gdzie jest ładowarka? Bo mi się telefon w końcu rozładował. Takie były czasy. Faktycznie. Nokia. Pancerne. Do 18, co? Żyję, bo około 18 idę, więc dobijam telefon i wychodzę jak się rozładuje.
Historia życia. Nie wiem, czy jestem zadowolony z tego, że to przeczytałem. No ale okej, dobrze wiedzieć. No to byśmy go zwalili. Ten guzik. No mnie coś zaatakuje bardzo i użrę na dole. No podejrzewam, że tak. Tak, to fioletowa moc dawała opcję chodzenia pod wodą bez konieczności pływania. Tutaj zamieniamy. Odradzająca się młodzież, przyszłość narodu. Słyszałem, że jakaś afera tam w Polsce dzisiaj, że hakowali system jakiś. A, że PKP padło. No, to jakaś gruba awaria. Niektórzy się zastanawiali, czy to awaria, czy to po prostu zwykła codzienność PKP. No, jak ja jeździłem PKP, to raczej tak wyglądała codzienność. No, ale powiedzmy, że niech im będzie, że to jest awaria jakaś oficjalna. Kurde, nie doskoczę to teraz. Tu będzie potrzebna czwarta moc. Ta chyba lodowa, zamrażająca. Coś mi się wydaje. To chyba była czwarta właśnie moc. No, pociągi nie jeździły obok szkoły przez jakieś 5 godzin. A zazwyczaj co 30 minut jakiś jedzie. No i wracamy w stałe miejsce. Po raz kolejny to. Ale teraz przynajmniej można podlokowywać trochę nowych tych obszarów. No, lepiej stąd chodźmy. A
A, przyjdzie jednak. Kurczę, Giant Enemy Crab. Można teraz przejść tutaj. To akurat był problem z oprogramowaniem do sterowania. Na szczęście wyszła aktualizacja i wszystko, mam nadzieję, naprawiła. No, problem kosztujący pewnie sporo hajsu. Jakiś tam programista przysnął. Coś się machnęło z kodem nie tak. I podejrzewam, że straty były dosyć spore. Tutaj Wulgrim, chcę iść do checkpointa już, zapisać i zrobić cięcie. Gdzieś któreś z tych przejść. Może tam? A nie, tu była ta znajdźka. Takie gadanie o ataku hakerskim bez dowodów to zwykłe sianie paniki. No, ale też trzeba uważać na te informacje teraz szczególnie. Dobra, tu będzie chyba jakiś checkpoint w końcu. 3.30 wpada. Całkiem sympatycznie. Dosyć szybko minęło, przynajmniej mi. Grając. No ale w tym tygodniu nie skończymy niestety Darksidersów. Tak jak myślałem na początku streamka mówiłem. Jesteśmy już znacznie za połową gry. Ale się raczej nie uda skończyć tego w tym tygodniu. Dobra. Był checkpointik elegancko. Będzie dobra zabawa dla nas obojga. Zrobimy jeszcze tak szybką podróż. Zobaczę, czy ja to jakieś upgrade'y tam będę miał. Powiedz jeźdźcze, co sprowadza cię z powrotem. Czego potrzebujesz, jeźdźcze? Ulepszenia potrzebuję. I ty mi powinieneś... O, 13 na 12 już mamy powyżej. Esencja wybranego. Ciekawe, nie pamiętam, co to było. Mamy plus 3. Co to robi? Redukcja obrażeń magicznych. Obrażenia przy atakach tą bronią. Okej, a to? Nietykalność przy uniku. No na razie nie będę tego ulepszał. Się tutaj wstrzymam. Ciekawe. A tutaj departament ulepszeń jest 4x4 akurat, 219. Oczywiście, że ulepszamy ostrza. Plus 8. Z tym to dopiero będziesz siać spustoszenie. Co Francuzi ten system odpowiadają, sami się raczej nie przyznają. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Wszystkiego dobrego, Furio.
Dobra, i to jest idealny moment na cięcie. Teraz się już troszkę dróg pootwierało. Na jutro do obskoczenia. Może nawet się uda wskoczyć. No nie no, pewnie będzie podwodny rejon. Ale blizny to chyba jeszcze nie ostatniego etapu. Dobra, ja robię sobie tutaj cięcie. Jest zapisane? Jest zapisane. Tytułowego tak jest. 3.30 wpadło, całkiem ładnie. W Czechach, Indiach jest ten sam system, a jednak kiedyś firma Bombardier była polska. Okej. No teraz będzie finito, jeśli chodzi o mnie, ale to spokojnie na teraz. Jak ktoś będzie zainteresowany jeszcze późno wieczornym Eleksem, to zapraszam serdecznie. Ja sobie jeszcze od Eleksa dzisiaj odpalę do, no powiem, do późnych godzin. Jutro nie muszę wstawać, więc dzisiaj sobie będzie można posiedzieć. Za Darksidersy obecność dzisiaj bardzo dziękuję. Jak ktoś zainteresowany Eleksem, to zapraszam na później. Nie wiem, zdjęłem sobie coś, pewnie jakoś po 22 na pewno. 22, może 22.30, może coś takiego, może wcześniej, może później. A jeszcze zobacz, tak czy inaczej odpalimy się później z Eleksem jeszcze pewnie. Także dziękuję Wam za uwagę na teraz. Zdróweczka Wam życzę, miłego jeszcze czwarteczku i piąteczku, jeśli ktoś tam nie zajrzy dzisiaj wieczorkiem. Może wbije jeszcze, jak nie będzie buniak spał, to zapraszam. I do następnego. Trzymajcie się. Pa, pa.